Otwieram sesję 8 kadencji Rady Gminy Badamówce. Witam Państwa serdecznie. Witam Edwarda Remuziewicza, wójta gminy Adamówka. Witam serdecznie panów radnych. Witam panów sołtysów. Witam również przedstawicieli Stowarzyszenia Aktywni z Majdanu Sieniawskiego, jak również witam serdecznie przedstawicieli zarządu Gminnego Klubu Sportowego z Majdanu Sieniawskiego. Witam panią protokolant, jak również pracownika gminy obsługującego Radę Gminy od strony elektronicznej. Stwierdzam, że na stan 15 radnych obecnych w tej chwili na sali jest 12, a więc obrady są prawomocne, ponieważ jest wymagane kworum. Przedstawiam Państwu porządek obrad. A więc jako punkt pierwszy otwarcie sesji, punkt drugi stwierdzenie prawomocności obrad, punkt trzeci przyjęcie porządku obrad, punkt czwarty przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, punkt piąty informacja pana wójta z działalności między sesjami, punkt szósty podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Adamówka. Punkt ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2024 rok. Punkt dziewiąty. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2024 rok. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych w podatku od środków transportowych w 2024 roku. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy imienia błogosławionego księdza Augusta Czartoryskiego w Cieplicach. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych dla gminy Adamówka na lata 2023-2027. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do statusu Centrum Usług Społecznych w Adamówce. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Cieplice. Punkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Majdan Sieniawski. Punkt 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Punkt 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Punkt 21. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy gminy Adamówka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok. Punkt 22. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi na działalność wójta za nieuzasadnioną. Punkt 23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ustalenia zasad korzystania z lokali znajdujących się w remizo świetlicy w Majdanie Sieniawskim
Punkt 24. Sprawy różne i wolne wnioski. I jako punkt 25. Zakończenie obrad. Czy uznają Państwo przedstawiony obrad, czy przedstawiony porządek obrad, czy też są inne propozycje? Proszę bardzo, pan wójt. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Prosiłbym bardzo, aby z porządku obrad wykreślić punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Adamówka, ponieważ no, zmiany w budżecie, które tak szeroko omawialiśmy na ostatnim wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Adamówka, udało się po prostu zabezpieczyć te środki bez konieczności zmian wieloletniej prognozy finansowej. Natomiast prosiłbym bardzo, aby w miejsce tego punktu 7 dotyczącego wieloletniej prognozy finansowej wprowadzić punkt podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez gminę Adamówka weksla in blanco wystawionego przez Adamowską Spółdzielnię Socjalną AS w ramach umowy na udzielenie wsparcia finansowego tej spółdzielni ze środków zewnętrznych. Chcę od razu wyjaśnić, że chodzi tylko i wyłącznie o poręczenie właśnie przez gminę udzielonego wsparcia. To nie jest wsparcie, tylko właśnie zabezpieczenie weksla in blanco. I prosiłbym bardzo jeszcze, aby po punkcie 23 dodać punkt 24, podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. I w związku z tym sprawy różne i wolne wnioski otrzymałyby numer 25, a obrady zakończylibyśmy na 26 punkcie porządku obrad. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są jakieś inne propozycje? Nie widzę innych propozycji. Kto z panów radnych jest za rozszerzeniem porządku obrad o punkty przedstawione przez pana wójta? Otwieram głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad. Otwieram głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad. Sprawdzamy piloty, głosujemy panowie, bo coś tam słabo idzie. Było to sprawdzane, miało być dobrze. Thank you.
Zamykam głosowanie. Za rozszerzeniem porządku obrad głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że porządek obrad został rozszerzony jednogłośnie. Przechodzimy więc do przyjęcia porządku obrad. Otwieram głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. Zamykam głosowanie. Za przyjęcie porządku obrad głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Punkt 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy są jakieś zastrzeżenia lub uwagi co do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę żadnych uwag. Otwieram więc głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. Zamykam głosowanie. Za protokołem z ostatniej sesji głosowało 9 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 3. Stwierdzam, że protokół z ostatniej sesji został przyjęty większą liczbą głosów. Punkt 5. Informacja pana wójta z działalności między sesjami. O zabranie głosu poproszę pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Zacznę od sprawy związanej z programem współpracy gminy Adamówka z organizacjami pozarządowymi. Chcę tutaj od razu wszystkich uspokoić, że program współpracy, ten, który macie panowie przedstawiony, nie obejmuje klubu sportowego, dlatego że doszliśmy do wniosku, zresztą po tych różnych gorących dyskusjach, że finansowanie klubu sportowego, który swoją działalność w zakresie rozwoju piłki nożnej w zasadzie sprowadza do udziału w rozgrywkach sportowych na różnego rodzaju szczeblach i w związku z tym należy go finansować zgodnie z ustawą o sporcie, która mówi o finansowaniu klubów sportowych za umożliwiający, dofinansowujący udział w rozgrywkach właśnie różnego rodzaju ligach, krótko mówiąc. Także później szerzej o tym jeszcze powiemy, czyli w tym programie jest tak naprawdę współpraca rzeczywiście z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Oczywiście to będzie wymagało podjęcia jeszcze uchwały regulującej zasady dofinansowania tego, nazwijmy to, sportu klubowego. Natomiast jeżeli chodzi o te działania, które były prowadzone w okresie od ostatniej sesji, która przecież odbyła się stosunkowo dawno, bo końcem sierpnia, to chcę powiedzieć, że był to okres intensywnych działań inwestycyjnych. Chcę tylko podkreślić, że w tej chwili prowadzimy cztery bardzo duże inwestycje, które są w trakcie realizacji.
pierwsza, jak gdyby oczywista, to budowa Domu Kultury. Myślę, że w najbliższym czasie będziemy na takim etapie, gdzie jeżeli chodzi o wysokość zaangażowania środków finansowych, to dojdziemy do mniej więcej 1/3 kosztów finansowych, chociaż mamy już, jeżeli chodzi o zakres rzeczowy, to jesteśmy na etapie zrealizowanej po prostu budowy w stanie surowym, otwartym. Ale najważniejszy obiekt jest przykryty i w związku z tym prace wykończeniowe mogą być prowadzone, myślę, że bez większych przeszkód. No, jeżeli ktoś chciał zobaczyć, jak to wygląda, miał okazję 11 listopada, ponieważ firma udostępniła ten obiekt i można go było zobaczyć. Druga duża inwestycja, która rozpoczyna się, można powiedzieć, w tym samym miejscu, co budowa Domu Kultury, to ruszyła przebudowa boiska, stadionu tego, który jest tutaj w Adamówce. Taka gruntowna. W najbliższym czasie ruszą już prace ziemne po to, żeby wykonać odwodnienie całego terenu boiska i realizować kolejne etapy, tak żeby na koniec roku zamknąć i zrealizować tą inwestycję. Trzecia bardzo duża inwestycja to budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii i ta inwestycja ma nam posłużyć do zabezpieczenia w stosunkowo dużym zakresie energię elektryczną dla oczyszczalni ścieków. Chcę podkreślić, że oczyszczalnia ścieków jest takim obiektem, który zużywa bardzo dużo energii elektrycznej, bo mniej więcej 1/3 energii elektrycznej zużywanej przez inne obiekty będące własnością gminy właśnie pochłania, tą 1/3 pochłania oczyszczalnia ścieków i jest to, można powiedzieć, wymarzony obiekt, żeby przy jego zasilaniu wykorzystać magazyn energii, ponieważ jest to obiekt, który potrzebuje tej energii 24 godziny na dobę i jeszcze na dodatek 365 dni w roku. I ostatnia duża, podkreślam, inwestycja to rozbudowa ujęcia wody, które jest realizowane w miejscowości Krasne. Jest ona na takim etapie, że można powiedzieć, że najtrudniejsze prace ziemne praktycznie się kończą i jest nadzieja, że też gdzieś w okolicach maja woda ujmowana ze źródła będzie mogła zasilać nasz system wodociągowy. Ze względu na to, że wydajność tego źródła przy pierwszych robotach ziemnych pokazuje, że tej wody jest dużo, to miejmy nadzieję, że będzie można z tego źródła pozyskać nawet większej ilości wody niż było wstępnie zakładane. Chcę powiedzieć, że są to potężne inwestycje, bo ich wartość przekracza 30 milionów złotych łącznie.
Czekają nas też następne inwestycje, bo w zasadzie zakładaliśmy, że będziemy już na etapie rozstrzygania przetargu na rozbudowę oświetlenia ulicznego, które będzie realizowane we wszystkich miejscowościach naszej gminy. Oczywiście w różnym zakresie. Niemniej jednak zainteresowanie przetargiem jest stosunkowo duże. To z jednej strony jest pocieszające, ale potencjalni oferenci zadają dużo pytań. Niektóre z tych pytań są już po ustawowym terminie, natomiast my staramy się być inwestorem takim przyjaznym oferentom, potencjalnym wykonawcom i mimo, że nie musimy odpowiadać, to chcemy wyjaśniać wszystkie sprawy do końca. To powoduje, że przesuwamy terminy złożenia ofert, tak żeby wszyscy mogli uwzględnić nasze odpowiedzi w swoich ofertach. Ale myślę, że na początku przyszłego tygodnia już ten przetarg będzie wchodził w etap rozstrzygania. No i będziemy mogli wybrać, mam nadzieję, dobrego wykonawcę, bo na razie nie narzekamy na tych wykonawców, którzy zostali wyłonieni. Wręcz no możemy się cieszyć, że mamy dobrego wykonawcę na ujęciu wody, bo tam naprawdę te prace są bardzo, bardzo trudne. Oprócz tego wykorzystaliśmy środki, które mieliśmy pozyskane na drobniejsze zadania, czy to remontowe, bo mieliśmy dofinansowanie na remont drogi w Adamówce. Tutaj przy okazji udało się na tym osiedlu w Adamówce, czyli to, co ten wniosek, który składaliśmy na początku roku na drogę łączącą drogę powiatową do Krasnego z drogą wojewódzką 835. No i udało się przy okazji jeszcze wyremontować takie krótkie odcinki dróg, które bezpośrednio przylegają do tej drogi. Także można powiedzieć, że to osiedle ma już drogi w dobrym, wysokim, wręcz można powiedzieć wysokim standardzie. Wszystkie są w asfalcie i jeszcze przy okazji też kawałek innej drogi, na którą mieliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie nawierzchni tłuczniowej na takim znaczącym odcinku, tam gdzie było najbardziej potrzebne, też jest wykonany asfalt. Zrealizowaliśmy też dwa zadania wspólnie z Nadleśnictwem Sieniawa. To jest droga w Dobczy i droga w Adamówce. Obie drogi są na terenach takich rolniczych, ale prowadzące do lasu, stąd Nadleśnictwo było tymi drogami i wspólną realizacją przebudowy tych dróg zainteresowane. Być może, że uda nam się, bo jutro jest składanie ofert na jeszcze jedną drogę, z którą często były problemy i odnośnie której często były tutaj nawet i uwagi na sesji. To jest droga, która łączy drogę asfaltową prowadzącą do tej osady, która jest na Szegdach, a drogą powiatową w Majdanie Sieniawskim na Końskiej ulicy. Ta droga była kiedyś zrobiona i na odcinku niespełna 300 metrów jest po prostu bardzo trudny teren. Jest tam wysoko, są iły, gliny.
i w związku z tym można powiedzieć, że w praktyce droga o w sumie długości ponad kilometra jest nieprzejezdna przez ten krótki odcinek i na tym odcinku planowane jest wykonanie stabilizacji i wzmocnienie tej stabilizacji jeszcze tłuczniem, także jeżeli by to udało się zrealizować, to ta droga byłaby przejezdna. Jest to taka równoległa droga do drogi powiatowej. No, służy mieszkańcom do dojazdu do swoich gruntów, które są głównie zresztą łąk, które są położone nad rzeką Złotą. Myślę, że to są takie najważniejsze zadania, które są zostały zrealizowane i załóżmy są planowane do realizacji w najbliższym czasie. Oczywiście jest też przygotowywany projekt budżetu na rok 2024. No jest to budżet bardzo trudny, chociaż pod względem inwestycji, no taki, który no nie był spotykany w historii naszej gminy, bo tych zadań inwestycyjnych jest bardzo dużo. No, zresztą jak myślę, że w najbliższym czasie ten budżet, projekt budżetu zostanie panom radnym udostępniony. No jest on no nie tylko z dużymi środkami przeznaczonymi na inwestycje, ale po raz pierwszy od wielu, wielu lat, w zasadzie od budowy, od rozbudowy oczyszczalni ścieków w Adamówce, no jest to budżet no, ze stosunkowo dużym deficytem. Ale o tym myślę, że będziemy rozmawiać przy omawianiu projektu budżetu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są jakieś pytania co do informacji pana wójta? Proszę bardzo, pan radny. Proszę do mikrofonu. Panie wójcie, chciałem zapytać, czy to jest ta droga, o którą się pan Rysner upominał? Nie. To jest długi odcinek drogi. Ona zaczyna się tak mniej więcej w połowie od powiedzmy drogi, która idzie do pana Krzyśka i biegnie w kierunku Majdanu Sieniawskiego. Tam no, wychodzi koło przystanku autobusowego. Ona na końcowym odcinku jest też drogą asfaltową. No, jest to droga tak naprawdę no, w całości położona w cieplicach. To jest ta droga taka, ona jest mniej więcej drogą równoległą do tej drogi powiatowej, jak się jedzie na Leżeńsk. Z tym, że ona idzie tam pod lasem. Tak, tak, tak. Czy są jak... Jak najbardziej jest sensowne, bo ona została no, zrobiona. Natomiast no, na tym krótkim odcinku no jest po prostu nieprzejezdna. Myślę, że ta technologia, chociaż powiem szczerze, że musieliśmy bardzo mocno uzasadniać taką technologię nadleśnictwo jakoś, to znaczy nie tyle nadleśnictwo, co Dyrekcja Regionalna Lasów Państwowych nie była przekonana do takiej technologii, natomiast no, taką technologią były robione na naszym terenie drogi. Pierwsza taka droga zrobiona w takiej technologii to była droga w Cieplicach w kierunku Rutki, gdzie pierwszy odcinek to była właśnie taka, no, taka glina, która po wykonaniu stabilizacji no, można powiedzieć uzyskała odpowiednie nośności i później wszystki transport na przebudowę tej drogi szedł po tej stabilizacji, wszystko było ok. Czy są jakieś inne pytania?
Nie widzę więcej pytań. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. O przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie poproszę pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w budżecie gminy na rok 2023 proponujemy wprowadzić następujące zmiany. Zwiększyć dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 657 112 zł i 80 groszy. I z tego dochody bieżące o kwotę 215 493 zł i 60 groszy. I w tym odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody na instalacjach OZE 27 212 zł i 80 groszy. Wpływy z podatku od spadków i darowizn 14 090 zł i 80 groszy. Wpływy z opłat pobranych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 9 263 zł. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 12 157 zł. Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokaty terminowej 133 tysiące złotych. No chcę tutaj powiedzieć, że no do tej pory ciągle mamy bardzo dobrą ofertę lokowania w no, byłym Banku Śląskim, teraz jest ING. Darowizna od Nadleśnictwa Sieniawa dla Szkoły Podstawowej w Majdanie Sieniawskim 3000 zł. Odpłatność uczestników Dziennego Domu Pomocy Ciepliczanka i mieszkanie wspomagane 16 770 zł. I dochody majątkowe o kwotę 441 619 zł i 20 groszy. W tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania przebudowa drogi gminnej numer 110-509R Dobropol-Osówka-Krasne, polegająca na budowie drogi dla pieszych i bezpiecznego przejścia dla pieszych 441 619 zł i 20 groszy. Tutaj wyjaśniam, że ten chodnik, bo tak się teraz nazywa chodnik, czyli droga dla pieszych, będzie budowany od drogi powiatowej na łączącej no, Bukowiec z Dobropolem do cmentarza w Majdanie Sieniawskim. Będzie ten chodnik budowany po lewej stronie jadąc od właśnie Dobropola do Osówki. To o tym nie mówiłem, tę umowę już mamy tą podpisaną i w tej chwili też będziemy ogłaszać przetarg po to, żeby te środki otrzymać jeszcze w tym roku, natomiast zadanie to mamy zrealizować do 2024 roku, do końca maja. No oczywiście tu też jest potrzebny udział własny. To wszystko no, powoduje, że te inwestycje, na te wydatki inwestycyjne potrzebujemy dużych środków. W paragrafie drugim zwiększamy wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 764 345 zł i 80 groszy. I wydatki bieżące o kwotę 165 245 zł i 80 groszy i przeznaczone one będą na remont zastawki na zbiorniku wody w Majdanie Sieniawskim 2000 zł, tam koło kościoła. Wykonanie dokumentacji na budowę zbiornika retencyjnego w miejscowości Cieplice 8000 zł. Remonty dróg gminnych 52 tysiące złotych,
usunięcie usterek i remonty instalacji OZE 27 212 zł i 80 groszy, no tyle ile otrzymaliśmy tego odszkodowania. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Majdanie Sieniawskim 3000 zł, czyli te środki, które podarowało Nadleśnictwo Sieniawa. Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, takie jak po stronie dochodów, czyli 9263 zł. Dożywianie dzieci w szkołach oraz osób starszych objętych programem rządowym posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 16 770 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Dziennego Domu Pomocy Ciepliczanka i kierowcy 41 670 zł. Wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia rodzinne 5330 zł. I wydatki majątkowe w wysokości 599 100 zł, w tym na cała, przepraszam, nie cała, ale więc realizacja zadania przebudowa drogi gminnej numer 110-509R Dobropol-Osówka-Krasne, polegająca na budowie drogi dla pieszych i bezpiecznego przejścia dla pieszych 561 100 zł oraz przebudowa drogi gminnej na działce numer 479 miejscowości Adamówka 38 000 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 107 233 zł z tego. Wydatki majątkowe, to cała kwota jest wydatki majątkowe, przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Adamówka 27 233 zł i budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Adamówce 80 000 zł. Zmienia się plan dochodów i wydatków na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, uchwała numer 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 roku na realizację zadania pod nazwą prace pielęgnacyjne drzew przy Zabytkowej Alei Lipowej w miejscowości Cieplice, to jest osada Izabelin, i zadania pod nazwą modernizacja i prace pielęgnacyjne drzew przy cmentarzu z I wojny światowej w miejscowości Cieplice. Tutaj, proszę Państwa, te zmniejszenia i zwiększenia no mają taki sens, że one są zaplanowane w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej. Także tutaj chodzi tylko i wyłącznie o zmianę klasyfikacji budżetowej zgodnie z, no, z ostatnią interpretacją dotyczącą klasyfikowania tych środków z, no, z tego programu. Szczegółowe kwoty zmian ujęte są w załącznikach do niniejszej uchwały i wykonanie uchwały zleca się wójtowi gminy Adamówka. Dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś pytania, bardzo proszę. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. Otwieram dyskusję. Są jakieś pytania co do zmian, to proszę bardzo. Ta droga na działce 479 to jest droga, która łączy tą drogę asfaltową, która no, biegnie od drogi powiatowej biegnącej przez Adamówkę tutaj i zaczyna się w okolicach tego bezpiecznego przejścia dla pieszych. Tak. Czyli ta droga i ona biegnie i później krzyżuje się z drogą z ulicą Piękną i od tego skrzyżowania biegnie w kierunku drogi asfaltowej, która jest wybudowana no, i łączy
się z drogą wojewódzką 835. To jest odcinek, nie pamiętam już dokładnie, 300 czy gdzieś taki odcinek, który no, łączy te dwie drogi. Czyli już jest taka. Proszę. Więc proszę Państwa, no bardzo dobre pytanie, bo to też na to chcę zwrócić uwagę. My bez udziału mieszkańców ubezpieczamy instalacje fotowoltaiczne. O, już nie wiem, czy to słusznie, że bez udziału mieszkańców. I teraz, jeżeli dochodzi do zdarzeń, które nie są objęte gwarancją, czyli na przykład jest usterka spowodowana wyładowaniami atmosferycznymi, co się często zdarza, czy tak jak się zdarzyło ostatnio zalaniem spowodowanym no, tymi wezbraniami wody, które były w czasie ulewnego deszczu w cieplicach, to my od takich zdarzeń mamy te instalacje ubezpieczone. I w związku z tym naprawy dla mieszkańca są bezpłatne. Inaczej musiałby za to zapłacić, bo jeżeli to nie jest, no jest to, można powiedzieć, no z jego winy, bo to nie jest wina wykonawcy. No i to nie pierwszy raz są takie środki wprowadzane. Myślę, że łącznie te odszkodowania od początku, kiedy są te instalacje, no to już jest para kwota, na pewno przekraczająca 50 tysięcy złotych. To dotyczy tylko instalacji na prywatnych. Tak, tak. Czy są jakieś inne pytania? Nie widzę już więcej pytań. Szanowni panowie radni, tutaj pan wójt przed chwilą no, całą nam projekt uchwały tej przedstawił. Myślę, że nie ma sensu czytać drugi raz, czy jest taka wola. Przechodzimy więc do głosowania. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały numer 6/49/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez gminę Adamówka weksla in blanco wystawionego przez Adamowską Spółdzielnię Socjalną AS w ramach umowy na udzielenie wsparcia finansowego Spółdzielni AS w Adamówce. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, nasza spółdzielnia socjalna otrzymała kolejne wsparcie. Jest to wsparcie, które otrzymała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego jeszcze na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 8, integracja społeczna, działanie 8.5, wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie. I to wysokość tego wsparcia jest do wysokości, to znaczy my udzielamy poręczenia do tej wysokości, w jakiej jest to wsparcie, 51 840 zł. Poręczenie, o którym mowa w paragrafie pierwszym uchwały, obowiązuje do dnia 30 listopada 2027 roku. Spłata ewentualnego zobowiązania z tytułu udzielnego poręczenia pokryta z dochodów własnych gminy. Poręczenie stanowi pomoc de minimis.
No i wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Otwieram jest głosowanie nad projektem uchwały numer 6/50/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez gminę Adamówka weksla in blanco wystawionego przez Adamowską Spółdzielnię Socjalną AS w ramach umowy na udzielenie wsparcia finansowego Adamowskiej Spółdzielni Socjalnej AS z siedzibą w Adamówce. Proszę o oddanie głosu. Jeden głos. Jednego głosu brakuje cały czas. Proszę sprawdzić jeszcze raz wnioski. Zamykam więc głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 2. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obniżenia podatku rolnego na 2024 rok. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w projekcie uchwały w paragrafie pierwszym proponujemy obniżyć średnią cenę skupu żyta przyjętą jako podstawę do obliczania podatku rolnego w 2024 roku, a ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024. Monitor Polski z 2023 roku, pozycja 1129 z kwoty 89,63 zł za jedną dekatonę do kwoty 75 zł za jedną dekatonę, czyli no, za jeden kwintal, za 100 kg. Cena skupu żyta określona w paragrafie 1 ustęp 1 uchwały służy do obliczania podatku rolnego na 2024 rok. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka, a nadzór nad realizacją uchwały zleca się Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Adamówka i uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za przedstawienie projektu uchwały. Czy są jakieś pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały numer 6/51/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2024 rok. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 2. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok. O przedstawienie projektu uchwały poproszę również pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości, to tak jak ustaliliśmy na komisjach, jego wzrost w stosunku do obniżonych stawek podatku od nieruchomości wzrasta w stosunku do roku ubiegłego o 12%, tak jak wzrosły stawki podatku od, jak wzrosły stawki maksymalne w podatku od nieruchomości. I od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków. W roku ubiegłym ta stawka wynosiła 67 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni. O 12% więcej to jest 73 grosze. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych. Tutaj zawsze stosowaliśmy stawkę maksymalną i ta stawka maksymalna wynosi 6 zł i 66 groszy od 1 hektara powierzchni. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego, no jest to stawka, która na terenie naszej gminy w podatku od nieruchomości nie występuje. W roku ubiegłym ta stawka wynosiła 30 groszy. W związku z tym, no w tym roku wzrost o 12% to będzie 34 grosze. Niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 19 października 2015 roku o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego. To też jest stawka taka, która jest stawką no, niewystępującą na terenie naszej gminy, no ale wzrost o 12% to jest 4 zł i 27 groszy. Od 1 metra kwadratowego powierzchni. Od budynków mieszkalnych w ubiegłym roku stawka była złotówkę, no, o 12% więcej to jest złoty 12 od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej, no, ale też jest to stawka, która no, w praktyce nie jest stosowana z tego względu, że te budynki mieszkalne mamy zwolnione z podatku od nieruchomości. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej. Stawka wynosiła 16,80 zł. Wzrost o 12%. To jest 18,82 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym stawka wynosiła 13,47 zł. Wzrost o 12%. To jest 15,08 zł. To jest też stawka, która nie jest wykorzystywana w naliczaniu, ponieważ takie obiekty nie występują i związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń. W ubiegłym roku stawka wynosiła 3,40 zł, podniesiona o 12%, to jest 3,81 zł od metra kwadratowego powierzchni użytkowej. I pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego w roku ubiegłym stawka wynosiła 5,60 zł. Podniesiona o 12%, to jest 6,27 zł. Od budowli stosujemy zawsze stawkę maksymalną, czyli 2% ich wartości określonej na podstawie artykułu 4 ustęp 1 punkt 3 i ustęp od 3 do 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka. Nadzór nad realizacją zleca się Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Adamówka. I uchyla się uchwałę numer 8/56/2022 Rady Gminy Adamówka z dnia z 16 listopada 2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 23 rok. I uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Dziękuję i bardzo. Oczywiście wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Jak są jakieś pytania, to proszę bardzo. Ja tylko może dodam, że obradujące komisje pozytywnie zaopiniowały projekt tej uchwały. Czy są pytania? Nie widzę żadnych pytań. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały numer 6/52/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 2. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2024 rok. A więc pozostawiamy te zwolnienia, które były w latach poprzednich, czyli postanawia się zwolnić w podatku od nieruchomości w 2024 roku budynki mieszkalne do 250 metrów powierzchni użytkowej, jak również budynki gospodarcze i garaże niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wykonanie uchwały powierza się panu wójtowi gminy Adamówka.
Nadzór nad jej realizacją uchwały zleca się Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Adamówka. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku. Otwieram dyskusję. Jak są jakieś pytania co do projektu, to proszę bardzo. Nie widzę żadnych pytań. Otwieram więc głosowanie nad projektem uchwały numer 6/53/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2024 rok. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych. Głosów przeciwnych 0. Wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych w podatku od środków transportowych w 2024 roku. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana wójta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o stawki podatku od środków transportowych, to one również, jeżeli chodzi o stawki maksymalne, rosną o 12% i w związku z tym stawki te obniżone, które obowiązują na terenie naszej gminy, też podnosimy o 12%. Czyli jeżeli chodzi o poszczególne rodzaje środków transportu, to w paragrafie pierwszym określamy stawki od samochodu, w punkcie pierwszym określamy stawki od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. I przy masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie jest to 535 zł rocznie. Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie jest to 885 zł rocznie i powyżej 9 ton jest to 1060 zł rocznie. W punkcie drugim mamy stawki podatku od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia w kwotach określonych w załączniku numer 1 do niniejszej uchwały. I te stawki w stosunku do roku ubiegłego też są wyższe o 12%. W punkcie trzecim mamy określone stawki od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton i ta stawka wynosi 1235 zł rocznie. W punkcie czwartym mamy określone stawki od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia w kwotach określonych w załączniku numer 2 do uchwały. I tamte stawki też są o 12% wyższe w stosunku do roku ubiegłego. W punkcie piątym od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1060 zł rocznie. W punkcie
szóstym od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia w kwotach określonych w załączniku nr 3 do uchwały. W punkcie siódmym od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy mniejszej niż 22 miejsca podatek wynosi 1235 zł rocznie i równej lub większej niż 22 miejsca 1590 zł. Wykonanie uchwały zleca się wójtowi gminy Adamówka. Nadzór nad realizacją zleca się Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Adamówka. I uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Jak są jakieś pytania, to proszę bardzo. Proszę bardzo. No, ja. Więc... Więc proszę Państwa, ja wszystko rozumiem, natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że stawki podatku i od nieruchomości i podatku od środków transportowych są u nas w stosunku do stawek maksymalnych obniżone. Natomiast no, my, jeżeli chodzi o wysokość środków wpływów z podatku od środków transportowych, to proszę zobaczyć, jakie są wydatki na drogi. Tylko na drogi gminne, dojazdowe do gruntów rolnych wydaliśmy większą kwotę niż wpływy z podatku od środków transportowych. Mhm. No ja wiem, że są widełki, natomiast no, nie możemy sobie pozwolić na to, nawet jeżeli byłby taki wniosek, że no dobra, nie robimy nic na drogach, ale takiego wniosku na pewno nie będzie. My przebudowując drogę Krasne-Capapy-Pawłowa, gdzie dostaliśmy dofinansowanie no stosunkowo duże, bo 63,63%, no taki dziwny jest to dofinansowanie, no ale jest niespełna 64%, to musimy na tą drogę ze środków własnych dołożyć ponad 1 000 000 zł. To kto postawi wniosek, że nie robimy tego, bo nie mamy środków własnych, bo wpływy z podatku od środków transportowych nie przekraczają 200 tysięcy złotych. Czyli mimo takich stawek, to musielibyśmy ponad 5 lat odkładać wpływy z podatku od środków transportowych, żeby wykonać przebudowę jednej drogi. Także no, pieniądze nie lecą z nieba. I my, no niestety, jeżeli chcemy coś zrobić, to po prostu no, musimy co możliwe pozyskiwać od mieszkańców. I mieszkańcy no, muszą zdawać sobie z tego sprawę, że gmina ma taką pozycję jak dochody własne. Te dochody własne determinują nam też wysokość otrzymywanej subwencji wyrównawczej. I ta subwencja wyrównawcza nie jest liczona na podstawie dochodów własnych, jakie gmina uzyskuje, tylko na podstawie dochodów własnych, jakie gmina może
uzyskać. I teraz trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że na przykład zwolnienie budynków mieszkalnych powoduje, że my rezygnujemy z dochodów własnych, które nie będą nam w żaden sposób zrekompensowane. Obniżanie stawek podatkowych skutkuje dokładnie tym samym. Czyli tak naprawdę moglibyśmy mieć większe wpływy, większe dochody własne i taką samą subwencję wyrównawczą. Więc proszę Państwa, to jest tak. Musimy rozumieć, że jeżeli chcemy cokolwiek realizować, no to musimy mieć na to pieniądze. Te pieniądze no pochodzą od mieszkańców gminy. To tak jak pieniądze w budżecie państwa pochodzą od mieszkańców kraju, tak w naszym budżecie one pochodzą od mieszkańców gminy. Oczywiście no mamy środki, które tam płacą na przykład PGE płaci za linie energetyczne, które są opodatkowane. Ale w pewnym sensie państwo też płacicie im w rachunkach za energię elektryczną i też w pewnym sensie one pochodzą od was. Także tak to wygląda, że jeżeli chcemy cokolwiek zrobić, no musimy mieć dochody. My staramy się wszystko wykorzystać. Proszę zobaczyć, no 130 tysięcy wprowadzamy z odsetek. No jeżeli są jakieś wolne środki, to też nie cieszymy się, że są, tylko nawet podejmując pewne ryzyko, no lokujemy je na lokatach terminowych, bo nie ma po prostu no innego wyjścia. Także no tak to wygląda. Najchętniej to tak kolokwialnie powiem, najlepiej by było być dobrym wujkiem. Może wtedy byłoby znacznie łatwiej, bo by się tylko krótko mówiło. Nie możemy tego zrobić, bo nie mamy pieniędzy. Nikt by nie narzekał na jakość wykonania. Nikt by nie narzekał, że płaci podatki. Ale niestety, jeżeli chce się coś zrobić, no to muszą być i te podatki, i po prostu musi być to ryzyko podejmowania inwestycji, które raz się udadzą lepiej, raz gorzej. No tak, takie jest życie. Także no z miłą chęcią, tylko że to rodzi określone konsekwencje. Dziękuję bardzo. Czy jakieś inne pytania są jeszcze? Nie widzę więcej pytań. Otwieram więc głosowanie nad projektem uchwały numer 6/54/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych w podatku od środków transportowych w 2024 roku. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ponieważ uchwała w tej sprawie była podejmowana 3 lata temu, to ja może przypomnę, co mamy w tej uchwale rozstrzygnąć. Więc przede wszystkim wybrać metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeżeli chodzi o metody ustalania tej opłaty, to jest możliwość ustalania tej opłaty 4 metodami, takimi pojedynczymi. Czyli ta opłata może być od gospodarstwa domowego, czyli niezależne od niczego. Każdy
każde gospodarstwo domowe płaci tyle samo. Można powiedzieć, że byłby to powrót do tego, co istniało wtedy, gdy każdy mieszkaniec był zobowiązany do zawarcia umowy z firmą wywożącą odpady, no i wtedy płaciło się od gospodarstwa. Czyli w gospodarstwie, gdzie był no jeden mieszkaniec i w gospodarstwie, gdzie było powiedzmy 5 czy 6, płacił tyle samo. Myślę, że starsi pamiętają tą metodę, kiedy gminy nie w bezpośredni sposób odpowiadały za odpady, gdzie odpady były własnością każdego mieszkańca. Teraz sytuacja się zmieniła. Odpady są własnością gminy, czyli nas wszystkich. I teraz, to się zmieniło już dawno. Czyli pierwsza metoda to jest taka. Druga metoda to jest płacenie od osoby. Czyli wysokość opłaty za odpady jest uzależniona od liczby osób. W sposób, no, być może nawet dowolny, ale u nas, jeżeli przyjmujemy jakiś tam fragment odpłatności od osoby, to płacimy proporcjonalnie do liczby osób. Czyli od każdej osoby stawka jest taka sama. I wydaje się to jak najbardziej sprawiedliwe. Trzecia metoda to jest od zużycia wody. Czyli kalkulujemy, wiemy, że w skali kraju, przepraszam już, w skali gminy jest, załóżmy, no tak jak u nas, tam powiedzmy 130 tysięcy kubików wody zużywane w ciągu roku. Kalkulujemy koszty i liczymy od każdego zużytego kubika wody. Jest opłata w ustalonej wysokości, na przykład, no powiedzmy, żeby to było jakieś realne, to powiedzmy 5 zł. Czyli płacimy za wodę, to co jest w taryfie, i płacimy za ilość tej zużytej wody jako opłata za odpady. No taka metoda funkcjonowała w sąsiedniej gminie, w której mieszkam. Także przekonałem się, jak ona działa. Już chyba nie działa. Natomiast no, to ja wtedy, nikt takich tyle nie płacił za odpady na terenie naszej gminy. Ile płaciłem tam. Ostatnia metoda to płacenie za odpady w zależności od powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Czyli ma ktoś duży budynek mieszkalny, to płaci dużo, ma mały, to płaci mało. I teraz, jeżeli chodzi o metodę, która została wybrana na terenie naszej gminy i którą proponujemy nadal przyjąć, i na podstawie tej metody też przeprowadzone zostały kalkulacje, więc u nas jest metoda mieszana, taka jest dopuszczalna. Czyli do czterech mieszkańców łącznie w gospodarstwie domowym płacimy od osoby. Czyli jeżeli jest jedna osoba, to płaci x, dwie osoby 2 razy x, trzy razy x, gdzie x jest wysokością opłaty od jednej osoby, i 4. A mieszana polega na tym, że od 5 i więcej mieszkańców płacimy od gospodarstwa. Czyli i na dodatek zasada jest przyjęta taka, że jeżeli stawka wynosi powiedzmy 10 zł od osoby, to od gospodarstwa jest wyliczone 10 razy 5, czyli 50 zł. Oczywiście to są bardzo historyczne stawki. Więc tak to działa. Czyli u nas jest metoda właśnie ustalania odpłatności za gospodarowanie odpadami
w taki sposób ustalona. I też jedno chcę przy okazji wyjaśnić. Jak z tego widać, to opłata za gospodarowanie odpadami nie ma nic wspólnego z wysokością produkowanych odpadów. No to ona w tych naszych metodach, to można powiedzieć, że no jednak jest w jakiś sposób uzależniona, bo jest tutaj założenie, że mieszkaniec, że każdy mieszkaniec produkuje taką samą ilość, czy wytwarza tak prawidłowo, żeby określić, wytwarza taką samą ilość odpadów komunalnych. Natomiast no te inne metody, tak uznaliśmy i myślę, że prawidłowo, no nie mają nic wspólnego z ilością produkowanych odpadów, bo jaki jest związek z produkowaną ilością odpadów, jeżeli byśmy przyjęli metodę od wielkości mieszkania? To w potężnym mieszkaniu, które powiedzmy w skrajnym przypadku mogłoby podlegać nawet podatkowi od nieruchomości, bo ma ponad 250 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, mieszka jedna osoba. A w innym mieszkaniu, powiedzmy o powierzchni, żeby nie być jakoś nie popadać w skrajności, ale załóżmy w mieszkaniu o powierzchni 50 metrów kwadratowych, czyli 5 razy mniejszym, może mieszkać 5 osób, wcale jeszcze się nie będą tam, że tak powiem, dusić. Więc widać, że taki system no, byłby totalnie niesprawiedliwy. No to samo pokazałem od gospodarstwa, nie? Bo w gospodarstwie może mieszkać różna ilość osób. No i od zużycia wody, bo to też naprawdę no, jeden zużywa dużo wody z różnych względów. To nie na zasadzie takiej, że jest czyścioszkiem. On może z różnych względów zużywać więcej wody. I po prostu uzależnianie tego od zużycia wody na pewno nie jest dobre, a poza tym no to też no może powodować chęć oszczędzania tej wody w taki skrajny sposób, bo wiadomo, że nie powinniśmy być w zakresie wody rozrzutni, ale to też jakieś tam skrajne sytuacje na pewno nie są wskazane. W związku z tym wydaje się, że tutaj co do metody myślę, że nie powinno być żadnych wątpliwości, że te metody, które zostały wybrane, no są w jakiś tam sposób uzasadnione. One też chronią rodziny, no generalnie jest to powiedziane wielodzietne. Natomiast no pewnie sprawiedliwości nigdy nie ma i czasami może być sytuacja taka, że no dwie rodziny mieszkają w jednym mieszkaniu i akurat to, że jest więcej osób, no nie jest uzasadnione, żeby korzystali z preferencji. Natomiast no też nie da się nigdy stworzyć jakiegoś rozwiązania, które byłoby w pełni sprawiedliwe. No niektórzy mówią, że powinno się płacić od osoby i nieważne ile jest osób, bo jakaś tam pomoc jest udzielana tym osobom, tym rodzinom wielodzietnym. No ale my proponujemy, żeby tutaj w zakresie metody nie zmieniać zasad. I teraz natomiast jeżeli chodzi o generalną zasadę, to po prostu opłaty mają pokryć koszty zbierania odpadów i jego zagospodarowania. Więc tak, jeżeli chodzi o zagospodarowanie, to nasza gmina przystąpiła już na samym początku do takiego porozumienia międzygminnego z gminą Leżańsk i na podstawie tego porozumienia gmina Leżańsk wybudowała zarówno składowisko odpadów, jak i sortownię odpadów, bo taka sortownia do zagospodarowania odpadów jest niezbędna. My na podstawie zawartego porozumienia i
kosztów, które nam Stare Miasto Park, który jest realizatorem tak naprawdę tego porozumienia, bo jest to jednostka organizacyjna gminy wiejskiej Leżańsk, no, ustala nam koszty zagospodarowania odpadów, bo odpady muszą być przesortowane, bo niestety mieszkańcy nie tylko naszej gminy, ale generalnie no, gmin w Polsce nie sortują w sposób właściwy odpadów, bo po prostu te odpady niestety nie mogą być skierowane bezpośrednio do zagospodarowania. Załóżmy, odpady plastikowe nie mogą być podane na prasę, która sprasuje to i pójdzie do produkcji, załóżmy, kolejnej partii opakowań plastikowych, tylko no, musi być to jednak przesortowane. Zresztą zwiedzaliśmy kiedyś sortownię i widzieliśmy, co się mieści w workach, które trafiają na sortownię. W tym roku, jeżeli chodzi o zagospodarowanie odpadów, to opłaty będą uzależnione od tego, czy one są zmieszane, czy są wysortowane. Wysortowane odpady będą w zakresie zagospodarowania kosztować mniej, zmieszane trochę więcej, a najwięcej kosztują odpady wielkogabarytowe, bo samo zagospodarowanie kosztuje netto 1100 zł. A my na terenie naszej gminy odpadów wielkogabarytowych oddajemy około 70 ton rocznie. No jest to naprawdę porażająca ilość. Natomiast no, z drugiej strony można się cieszyć, że mieszkańcom żyje się dobrze. Bo jeżeli 70 ton oddają odpadów, no to nie jest wielkogabarytowych. I chcę od razu powiedzieć, że często jest to oddawanie bezmyślne, bo nieraz się zdarzyło, że na przykład kościoły ogłosiły zbiórkę elektrośmieci i do miesiąca czasu była zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci było masa. I za każdy taki sprzęt, który ktoś inny potrafi zagospodarować bezpłatnie, jeszcze na tym zarobi zapewne, no my, nam się nie chce wywieźć, żeby ktoś zabrał i za darmo odebrał. Raz, że zyskujemy na, czyli według tych cen, które w tej chwili są, to na każdej tonie zyskujemy no, co najmniej 1500 zł. Także tutaj no super, że była akcja kiedyś strażaków zbierania tych elektrośmieci, bo nie dość, że oni jakieś tam grosze zarobili, to jeszcze po prostu wszyscy zyskali, bo opłaty mają wystarczyć, tak jak powiedziałem na początku, na wszystko. I teraz przez 3 lata nie podnoszone były stawki opłat. I to zawsze jest niedobre, bo teraz każdy będzie porównywał, jak wzrosły. Nieważne, że 3 lata nie były podnoszone. I teraz skąd się bierze ten wzrost, o którym za chwilę powiem? 3 lata temu mieszkańcy naszej gminy oddawali około 450 ton odpadów. W przyszłym roku zakładamy i pewnie się nie pomylimy, bo to jest na podstawie danych z tych praktycznie 3 lat, tych odpadów będzie 570 ton. To proszę Państwa, szacunkowo 560. Może mieszkańców jest więcej. Czyli o 25% prawie wzrośnie ilość odpadów. No to prawie
Większość wzrostu stawek no, wynika właśnie z tego. Bo mieszkańców nam, tych, którzy po prostu płacą za odpady, wcale nie przybywa, bo tych płacących za odpady jest około 3000 i raczej to są takie no, prawidłowe dane, bo wiadomo, że wyjeżdżają za granicę, no, chodzą do szkół i w związku z tym, że zagospodarowanie i zbieranie odpadów to od tony będzie kwota około, to znaczy no, przyjęta jest dokładna, 1322 zł, czyli to no, zakładamy, że będzie udany przetarg, bo chcę podkreślić, że przede wszystkim przez 3 lata nie było konieczności podnoszenia, dlatego że udało nam się i akurat my pod tym względem byliśmy prekursorami, złamać monopol na zbieranie odpadów. I to spowodowało, że ceny nam bardzo mocno spadły w stosunku do czasów, kiedy na wszystkich przetargach była tylko jedna oferta. Nawet nikt nie próbował stwarzać pozorów. Nie u nas, tylko w okolicy. W tej chwili jest konkurencja, bo na ostatnich przetargach mieliśmy co najmniej 3 oferty, czyli jest taka normalna konkurencja już. No mamy nadzieję, że gospodarka komunalna Strieńczy, która w tej chwili u nas wygrała przetarg, będzie to no, realizować za podobną cenę. I w związku z tym w uzasadnieniu do uchwały są konkretne wyliczenia, więc proszę Państwa, żeby to się zbilansowało, to w praktyce od osoby trzeba zapłacić 21 zł. Było do tej pory 16. Przy czym chcę powiedzieć, że i tak bardzo dużo zyskujemy, bo na terenie naszej gminy nie zbieramy bioodpadów, ponieważ wszyscy mieszkańcy deklarują, że mają kompostowniki. Kompostownik to też nic nadzwyczajnego. No każdy, kto ma gospodarstwo, powiedzmy rolne i jakąś tam minimalną hodowlę, no to do miejsca, gdzie składuje obornik, może spokojnie bioodpady wrzucać i one się świetnie skompostują. I w stosunku do tego, co było 3 lata wcześniej, tym mieszkańcom dajemy, można powiedzieć, bonifikatę miesięczną od osoby 9 zł. Oczywiście to, proszę, te 9 zł musimy odliczać od stawki, jaka na pewno by była, gdyby wszyscy oddawali bioodpady. Dlatego, że zakłada się generalnie, że bioodpady stanowią w tym całym strumieniu odpadów komunalnych 30%. Na terenach wiejskich to jest na pewno dużo więcej, bo przecież mamy dużo większe działki niż w mieście i jeżeli ktoś chciałby sumiennie oddać wszystką skoszoną trawę, to te 9 zł byłoby zdecydowanie za mało, ale no zakładamy, że jest właśnie w taki sposób i w związku z tym ta opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest ustalana w wysokości 30 zł miesięcznie od mieszkańca, ale w paragrafie 5 dajemy tą bonifikatę w wysokości 9 zł na miesiąc od osoby przy ustalaniu tej opłaty od osoby, natomiast w przypadku gospodarstwa od gospodarstwa domowego 45 zł na miesiąc,
przy metodzie właśnie tej od gospodarstwa, czyli gdy jest 5 i więcej mieszkańców, przy czym wtedy stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 150 zł, czyli po tej bonifikacie 45 mamy stawkę od gospodarstwa 105 zł. No, jeżeli tutaj są jakieś pytania, to bardzo proszę na tym etapie, bo ja ewentualnie odczytałbym po prostu całą uchwałę, ale tu ją taką mówiłem, no myślę, że w miarę szczegółowo. Natomiast no, jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania co do tej uchwały? Proszę bardzo. To znaczy tak, no byłoby pewnie korzystne, tylko nie ukrywam, że w przypadku, o ile w przypadku gospodarstw domowych, czyli tych zamieszkałych, można wybrać metodę ustalania wysokości, natomiast no jest problem, żeby ustalić w taki niekontrowersyjny sposób odbieranie tych odpadów od przedsiębiorców, czyli od, jak to w ustawie o odpadach określa się, od nieruchomości niezamieszkałych. No od razu to powiem głośno, no byłby problem z cmentarzami, bo to, co się dzieje na cmentarzach, no woła o pomstę do nieba. No jeszcze jak proboszcz tam trochę pomści na to wszystko, co się dzieje na cmentarzach, no później nie będzie zainteresowany, bo gmina to przejmie. Natomiast no co się dzieje, to wy widzicie. Tych plastików, które nie są plastikami, bo nie można niestety tego wrzucić do plastiku, no jest koszmarnie dużo. No, my jesteśmy bardzo wierzący, ale mamonie służymy jak. To znaka bogactwa. No dlatego tu są pewnego rodzaju też no właśnie problemy. Nie. Dlatego no, wolelibyśmy nie wchodzić w to i nie edukować. Natomiast, no, edukować tak, ale natomiast, no, natomiast no, tutaj też jest problem, no jak ilość tych odpadów określić i wysokość tych opłat od właśnie tych niezabudowanych. Oczywiście my możemy tutaj w łatwy sposób no przycisnąć, brzydko mówiąc, no te nieruchomości niezabudowane, żeby nie mówić już o właścicielach. Bo proszę państwa, to nie jest tak, że ktoś musi z naszej metody korzystać. Tylko że jeżeli my przyciągniemy na swoją stronę większość, to będą musieli wszyscy, dlatego że inna firma, no nie będzie się opłacało jeździć do pojedynczych osób. Rozumiecie, bo to no jechać do jednego, zebrać odpady, nie wiadomo skąd jechać, to no wiadomo skąd, bo to w tej chwili Leszańsk jeszcze robi. Pytanie. Proszę bardzo. Czy w interesie gminy jest sens mieć więcej odpadów od przedsiębiorców? Znaczy, bo
Jeżeli by udało się przez to zmniejszyć koszty jednostkowe, no to to jest w interesie, bo wiadomo, że im więcej jest płacących, im więcej jest po prostu no, odpadów, nie w sensie takim, że produkujemy więcej, bo wiadomo, im będziemy produkować mniej odpadów, im będziemy je lepiej sortować, to tym będą mniejsze koszty jednostkowe też, bo one są uzależniane póki co od tony. Ale wzrost stawki będzie o 30% w porównaniu do poprzedniego roku chyba. Więc w porównaniu do poprzedniego roku tak, tylko musimy brać pod uwagę, że to jest wzrost stawki do 2021 roku. Teraz 315. Bo takie same stawki w 2021. Ale mówię, że nie podnosi to nie stawki. Będzie. Bo to nam się zbilansowało i pewnie w tym roku zabraknie, ale dlatego, że wzrost poprzedni mieliśmy 35 tysięcy osiągnięć. Można powiedzieć, że wpływy były większe o 35 tysięcy. I w związku z tym można było nie podnosić. Natomiast, bo my nie możemy wpływów z opłaty przeznaczać na nic innego. Czyli jeżeli nam zostanie, to wprowadza to do budżetu na właśnie odpady. Bo nawet wpłaty są na wydzielone. Czyli mieszkańcy nie wpłacają na nasz rachunek podstawowy, tylko jest wydzielony rachunek na właśnie opłaty za odpady. Jeszcze mam pytanie. Proszę. Czy już były przetargi? Nie. Nie, jeszcze przetargu nie było. To czy nie lepiej zatrzymać się z podnoszeniem? No, w ogóle najlepiej to by było nie podnosić. Nie. Że mnie pan rozumie. Więc od razu wyjaśniam. Jeżeli by się okazało, bo my nie wiemy, gdy będą takie same, gdyby ceny nawet nie wzrosły, to i tak oszczędności z tego tytułu będą niewielkie. No proszę zauważyć, że jeżeli zakładamy tam 1300 parę złotych od tony, a za zagospodarowanie wielkogabarytowych musimy zapłacić no prawie 1200, bo tu wiadomo, mówimy o kwotach brutto, ja mówiłem te 1100 netto, do tego dochodzi 8% VAT, to tu cudów nie będzie. Natomiast jeżeli cokolwiek zostanie, to będzie to wkalkulowane w kolejnym roku. Ale mnie chodzi o to, że jeżeli my podniesiemy już w tej chwili stawki, to firmy automatycznie też podniosą odbiór, bo będą wiedziały, że gminy mają pieniądze. O to mi tylko chodzi. Więc proszę pana, proszę pamiętać o tym, że jest konkurencja i to, że my nawet byśmy ogłosili, że będziemy mieć tyle środków, to i tak oni będą konkurować, kto ten kąsek złapie. To nie jest, to skończyły się czasy, że była jedna oferta. Ale śmieci to jest mafia, także oni się dogadają. Muszę panu powiedzieć z radością, że się u nas nie dogadają i już nigdy nie dogada się, nikt się już nie dogada ze Starym Miastem, które robiło takie numery, że byliśmy w KIO i nawet przegraliśmy. I tu się nie dogadają, proszę, bo rynek powstał, normalny rynek po stronie firm odbierających odpady. I jeżeli tych firm jest więcej, to się nie dogadają. Tak jak się nie dogadają na robotach drogowych, tak się nie dogadają na innych robotach. No to co najmniej 3. A skończyły się czasy, że jest jedna oferta. A jak się skończyły czasy, że jest jedna oferta, to jest konkurencja i tyle. Tutaj
Owszem, są gminy, które, mogę wprost powiedzieć, ustawiają przetargi. Ale u nas nie ma ustawiania przetargu. Ja mam wiedzę, jak należy ustawić przetarg. Proszę? Ale, no i co z tego? Ale taka jest prawda. Ja nikogo nie oskarżam, ale swoje wiem. Jakby nie było ustawiane, to by Karpiński nie siedział w więzieniu. Ale to jest zagrożenie. Jak ktoś, proszę Państwa, jak ktoś zna się na przetargach i przeczyta specyfikację, to wie, jaki to jest przetarg. Takie były przy OZE, takie są przy odpadach. Ja myślę, że na pewno zeszłoroczne, jakby się powtórzyły ceny z zeszłego roku przetargu, to byłby super, ale ja to nie bardzo wierzę. Na pewno będzie droższy. Więc głosujmy. A jakie są za odbiór? Wiemy, że wzrosły. Za zagospodarowanie. Bo tutaj no, nie ma przetargu, tu my działamy na podstawie porozumienia, natomiast mamy to bezpieczeństwo, że dofinansowana instalacja, jeżeli chodzi o koszty zagospodarowania, jest sprawdzana przez Urząd Marszałkowski. Bo jest porozumienie, ile może być marży. Także, a po specyfikacji jest wiadome. U nas na pewno będzie specyfikacja, która dopuści wszystkich. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę już więcej pytań. Przechodzimy więc do głosowania. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały numer 6/55/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Proszę o oddawanie głosu. Zamykam głosowanie za projektem uchwały. Głosowało 9 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 3. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy imieniu błogosławionego księdza Augusta Czartoryskiego w Cieplicach. Proszę pana wójta. Więc jeżeli chodzi o tą uchwałę, więc ta uchwała określi szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia prowadzonym w formie dziennego domu pomocy. W paragrafie drugim tej uchwały są zdefiniowane określenia. I tak, ośrodek wsparcia oznacza dzienny dom pomocy. Dzienny dom pomocy to dzienny dom pomocy imieniem błogosławionego księdza Augusta Czartoryskiego w Cieplicach z siedzibą Cieplice 126 A 37534 Adamówka. Pod punkcie trzecim mamy zdefiniowane, co to jest kryterium dochodowe. Jest to kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, o którym mowa w artykule 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Dochód jest to dochód, o którym mowa w artykule 8 ust. 3 do 13 ustawy o pomocy społecznej. Odpłatność jest to kwota opłaty za pobyt jednej osoby w dziennym domu pomocy imieniem błogosławionego księdza Augusta Czartoryskiego w Cieplicach. Pobyt jest to okres przebywania osoby w dziennym domu pomocy imieniem błogosławionego księdza Augusta Czartoryskiego w Cieplicach określony w decyzji administracyjnej.
i uczestnik jest to osoba starsza, nieaktywna zawodowo, w wieku poprodukcyjnym, kobieta powyżej 60 roku życia, mężczyzna powyżej 65 roku życia, zamieszkująca obszar gminy Adamówka, wymagająca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności, nie mogąca samodzielnie wykonywać co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. W paragrafie trzecim określa się, że opłatę za pobyt w dziennym domu pomocy w Cieplicach ustala podmiot kierujący, czyli Centrum Usług Społecznych w Adamówce z siedzibą Adamówka 97-37-534 Adamówka. Opłata za pobyt obejmuje korzystanie z miejsca pobytu wraz z wyżywieniem oraz usługi świadczone w dziennym domu pomocy w Cieplicach. Wysokość opłatności za pobyt w ośrodku wsparcia, o którym mowa w paragrafie 1, uzależniona od wysokości dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie i ustala się następujące zasady odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia. Osobom, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z artykułem 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, pomoc w formie pobytu w ośrodku prowadzonym w formie dziennego domu pomocy udziela się odpłatnie w wysokości określonej w poniższej tabeli, nie więcej niż pełny koszt usługi wynoszący 1000 zł miesięcznie. I dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w artykule 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w procentach powyżej 50%, wskaźnik odpłatności wynosi do 15%. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Centrum Usług Społecznych w Adamówce i traci moc uchwała numer 6/29/2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie właśnie określenia szczegółowych zasad ponoszenia tej odpłatności. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Otwieram dyskusję. Są jakieś pytania co do projektu uchwały, to proszę bardzo. Ja może przypomnę, że obradujące komisje stałe pozytywnie zaopiniowały projekt tej uchwały. Przechodzimy więc do głosowania. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały numer 6/56/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy im. Błogosławionego Księdza Augusta Czartoryskiego w Cieplicach. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 9 radnych, głosów przeciwnych 1, wstrzymujących się 2. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych dla gminy Adamówka na lata 2023-2027. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu. Więc jeżeli chodzi o tą uchwałę, to w paragrafie pierwszym przyjmuje się lokalny plan deinstytucjonalizacji usług społecznych dla gminy Adamówka na lata 2023-2027, stanowiący załącznik do tej uchwały. No chcę tylko powiedzieć, że ten plan deinstytucjonalizacji, on oznacza i w ogóle ta deinstytucjonalizacja usług społecznych sprowadza się głównie do tego, żeby usługi społeczne były świadczone jak najbliżej miejsca zamieszkania osób potrzebujących takie usługi. No i powiedzmy, no
pierwsze takie praktyczne efekty takiej właśnie działalności są prowadzone w części zlikwidowanej szkoły w Cieplicach, gdzie są dwa mieszkania chronione, gdzie wspomagane, gdzie mieszkańcy naszej gminy zamiast przebywać w domu pomocy społecznej, gmina musiałaby ponosić bardzo duże koszty, mieszkają na miejscu. Jedna z pań nawet korzysta właśnie z ciepliczanki, także zresztą służy do temu, żeby tych osób starszych, jeżeli tylko jest taka możliwość, nie wyrywać ze środowiska, w którym przebywali często całe swoje życie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu Wójtowi. Obradujące komisje stałe również pozytywnie zaopiniowały projekt tej uchwały. Także przechodzimy więc do głosowania. Uchwała numer 6/57/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych dla gminy Adamówka na lata 2023-2027. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących, głosów przeciwnych 1, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian dla statutu Centrum Usług Społecznych w Adamówce. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu. Więc może też, żeby nie rozciągać omawiania, to w statucie, który został nadany w dniu 17 maja 2021 roku w sprawie utworzenia i nadania statutu Centrum Usług Społecznych w Adamówce poprzez przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce od 1 listopada 2023 roku wprowadza się zmiany, które uwzględniają to, że po prostu powstał dzienny dom pomocy w Cieplicach. I to wszystko, bo to pozostałe to w zasadzie były stanowiska. Dziękuję bardzo. Obradujące komisje stałe pozytywnie również zaopiniowały projekt tej uchwały. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Numer 58/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Centrum Usług Społecznych w Adamówce. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 9 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 3. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia rozprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana sekretarza. Panie przewodniczący, panowie radni. Paragraf 1 uchwały. Rada Gminy Adamówka postanawia przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej działką numer 1215/1 nieruchomość stanowiącą własność gminy Adamówka położoną w miejscowości Majdan Sieniacki oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 1215/9
Ten projekt uchwały omawiany był na komisjach. To jest ten projekt, którego załącznik graficzny przedstawiałem tutaj na wyświetlaczu. Dziękuję bardzo panu. Czy są jakieś pytania co do tego projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Otwieram więc głosowanie nad projektem uchwały numer 6/59/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Obradujące komisje stałe również pozytywnie opiniowały projekt tej uchwały. Proszę o oddanie głosu. Dziękuję. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 12 radnych. Głosów przeciwnych 0. Wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie. Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Cieplicach. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana sekretarza. Panie Przewodniczący, Panowie Radni, paragraf pierwszy uchwały. Rada Gminy Adamówka postanawia przyjąć nieodpłatnie na własność od parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła w Cieplicach Rudce nieruchomość gruntową, na której znajduje się cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej, położono w miejscowości Cieplice, oznaczono w ewidencji gruntów jako ciałka numer 934/2 o powierzchni 33 ary. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka. Uchwała ta również była prezentowana na komisjach. Dziękuję bardzo. A komisje pozytywnie zaopiniowały projekt tej uchwały. Czy są jakieś pytania co do projektu uchwały? Otwieram więc głosowanie nad projektem uchwały numer 6/60/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Cieplice. Proszę o oddanie głosu. Jeszcze jeden głos brakuje. Proszę sprawdzić, jednego głosu brakuje. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 12 radnych. Głosów przeciwnych 0. Wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Majdan Sieniawski. O przedstawienie projektu poproszę pana sekretarza. Panie Przewodniczący, Panowie Radni, paragraf pierwszy uchwały. Rada Gminy Adamówka postanawia przyjąć nieodpłatnie na własność od parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Mikołaja biskupa w Majdan Sieniawskim nieruchomość gruntową, na której znajdują się mogiły powstańców styczniowych, położono w miejscowości Majdan Sieniawski, oznaczoną według ewidencji gruntów jako działka numer 1479 o powierzchni 1 ara. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka. Dziękuję bardzo panu sekretarzowi. Szanowni państwo, panowie radni, ja tak kilka słów może powiem o tej uchwale. Działka ta jest częścią starego cmentarza. Jest ona ogrodzona, znajduje się na niej dokładnie 9 mogił. Na niektórych mogiłach są duże krzyże metalowe.
mogiły te są nawet z XVIII wieku, a właściwie to jest więcej tych właśnie mogił z XVIII wieku. Jedną z nich jest mogiła księdza Wincentego Bukowskiego, konspiratora powstania styczniowego, który był proboszczem parafii Majdanu Sieniawskiego przez 12 lat. Odczytałem to z tej mogiły. W latach 1865-1877. Ten, że tak powiem, mały cmentarz, bo to jest część wydzielona z dużego, dawnego cmentarza, porośnięty jest wokół barwinkiem zielonym. Bardzo pięknie to wygląda. Rada Gminy na obradujących komisjach również zaopiniowała pozytywnie projekt tej uchwały, także przechodzimy do głosowania. Otwieram więc głosowanie nad projektem uchwały numer 6/61/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Majdan Sieniawski. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie. Punkt 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Poproszę pana sekretarza o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, panowie radni, w paragrafie pierwszym wyraża się zgodę wójtowi gminy Adamówka na wydzierżawienie na okres do 10 lat części działki nr 879 położonej w Cieplicach bez przeprowadzania podziału geodezyjnego i bez konieczności przeprowadzania przetargu. Uchyla się uchwałę nr 5/40/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 24 sierpnia. Tak jak wspominałem na komisjach, Szanowna Rada podejmowała już tą uchwałę na sesji 24 sierpnia, jednak służby prawne wojewody zausterkowały ten zapis, który mówił o wydzierżawieniu gruntów na okres powyżej 3 lat, a w to miejsce w obecnym projekcie uchwały widnieje zapis na okres do 10 lat, więc proszę o podjęcie takiej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania co do projektu uchwały przedstawionego przez pana sekretarza? Nie widzę żadnych pytań. Otwieram więc głosowanie nad projektem uchwały numer 6/62/2033 Rady Gminy Adamówka z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Poproszę pana sekretarza o przedstawienie projektu. Panie przewodniczący, panowie radni, paragraf pierwszy uchwały Rada Gminy Adamówka uchwala co następuje. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 519 o powierzchni 3 ary obręb Adamówka na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 520 obręb Adamówka. Ta uchwała również była podejmowana na sesji w dniu 24 sierpnia.
Jednak służby prawne wojewody prosiły o uszczegółowienie tych zapisów, na rzecz kogo będzie ta działka sprzedana. Dlatego jest tutaj ten dopisek, że na rzecz właściciela działki numer 520 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości. A obradujące komisje pozytywnie zaopiniowały projekt tej uchwały. Przechodzimy więc do głosowania. Myślę, że pytań nie ma. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały nr 6/63/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Proszę o oddanie głosu. Jeszcze jeden głos. Brakuje. Jednego głosu brakuje. Wyszedł jeden. Wszystko. Zamykam więc głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 21. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy gminy Adamówka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana sekretarza. Panie przewodniczący, panowie radni. Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi jak zwykle co roku podlegał konsultacjom z tymi organizacjami. W ramach konsultacji od dnia 26 października aż do dnia 9 listopada organizacje pozarządowe mogły zgłaszać swoje uwagi co do proponowanego projektu programu współpracy. W konsultacjach wzięło udział dwie organizacje, które zgłosiły swoje propozycje, które przedstawię. Pierwsza uwaga odnosiła się do paragrafu 6 projektu współpracy, czyli priorytetowych zadań publicznych w 2024 roku, zgodnie z którymi organizacja prosiła o rozszerzenie tych działań na upowszechnianie kultury fizycznej przez organizowanie zawodów sportowych wśród młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej, zajęć Nordic Walking oraz amatorskich turniejów tenisa stołowego i szachów, upowszechnianie kultury poprzez naukę gry na instrumentach oraz spotkań teatralnych promujących tradycje lokalne, dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i nauki, rozwój turystyki i rekreacji poprzez organizowanie rajdów pieszych i rowerowych, działania na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu poprzez organizację zajęć i warsztatów oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców. Uzasadnieniem rozszerzenia tych działań, które były zawarte w projekcie, jest rosnąca potrzeba mieszkańców gminy, aby organizowane zajęcia sportowe przeznaczone były także dla osób starszych i dla sportowców amatorów z innych dyscyplin niż piłka nożna i zaspokojenie pilnej potrzeby podtrzymywania i kultywowania tradycji, której grozi zapomnienie, takich jak jasełka, tradycja pieśni, kolęd oraz teatr. W związku z rozszerzeniem zakresu działań organizacja zgłosiła proponowane zmiany do budżetu i tak planowana kwota to jest paragraf 9 projektu współpracy i w tym paragrafie 9 organizacja prosi o takie rozdysponowanie kwot jak wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 127 tysięcy, kultura i sztuka 100 tysięcy, nauka, edukacja, oświata i wychowanie 107 tysięcy, turystyka i rekreacja 18 tysięcy, integracja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 15 tysięcy. I uzasadnieniem tych zmian jest to, że skoro zakres został rozszerzony, to oczywistym jest, że trzeba zabezpieczyć również środki. Kolejny formularz konsultacji złożony przez kolejną organizację pozarządową
proponuje rozszerzenie również paragrafu 6 o kolejne działania i proponowane brzmienie to punkt pierwszy, działania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez m.in. powierzanie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, wspieranie organizacji gminnych dni sportu, zawodów sportowych jako form propagowania kultury fizycznej i zdrowego trybu życia, wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez m.in. upowszechnianie kultury poprzez naukę gry na instrumentach, organizacja imprez kulturalnych na terenie gminy, organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego, działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez m.in. dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny, działania w zakresie turystyki i rekreacji poprzez wspieranie organizacji rajdów rowerowych i zajęć Nordic Walking, działania w zakresie polityki społecznej poprzez m.in. działania na rzecz integracji społecznej i międzypokoleniowej, działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu i działania na rzecz organizacji pozarządowych. Uzasadnieniem zmiany jest konieczność dostosowania priorytetowych zadań publicznych do potrzeb mieszkańców. Potrzeby te zostały wskazane m.in. w raporcie z badań diagnostycznych opracowanych niedawno na zlecenie Centrum Usług Społecznych. Wśród głównych uwag mieszkańców pojawiły się m.in. brak miejsca spotkań, brak animatora kulturowego, brak zajęć rozwijających zainteresowania, brak miejsc realizacji własnych zainteresowań dla dorosłych, brak miejsca integracji społecznej dla osób starszych, brak miejsc rekreacji, samotność, brak miejsca spędzania czasu w gronie innych osób. Dotychczasowa działalność organizacji pozarządowych z terenu gminy Adamówka, które samodzielnie pozyskują środki zewnętrzne w celu zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności, jest dowodem na to, że wskazane potrzeby wśród mieszkańców istnieją, a organizacje te są w stanie realizować takie działania na rzecz mieszkańców. W związku z powyższym rozszerzenie katalogu zadań publicznych jest zasadne i celowe. I organizacja wnosiła również o zmianę paragrafu 9, podobnie jak w poprzednim wniosku w związku z rozszerzeniem zakresu zadań proponowana jest zmiana kwot przeznaczonych na poszczególne działania, w tym działania w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu 80 tysięcy, działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 110 tysięcy, działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania 107 tysięcy, działania w zakresie turystyki i rekreacji 25 tysięcy, działania w zakresie polityki społecznej 45 tysięcy. I to były te propozycje zgłoszone przez organizacje pozarządowe w ramach konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Na komisjach nie udało się wypracować jakiegoś jednego wspólnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, więc przedstawię panom radnym projekt uchwały, w której zapisy tego programu są podobne jak w dotychczasowych latach. Myślę, że nie będę ich tak szczegółowo przedstawiał. Te w rozdziale drugim określony jest cel główny i cele szczegółowe programu, zasady współpracy polegające na pomocniczości, suwerenności, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności. Zakres przedmiotowy jest podobny, właściwie taki sam jak w tamtym roku. Formy współpracy finansowej też nie uległy zmianie. Tutaj uległ zmianie paragraf 6, który w treści proponowanej do przyjęcia uchwały brzmi: priorytetowe zadania publiczne w 2024 roku obejmują po pierwsze upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie zawodów sportowych wśród młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej, badmintona, amatorskich turniejów tenisa stołowego, szachów, wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych. Po drugie, upowszechnianie kultury poprzez naukę gry na instrumentach, organizację imprez kulturalnych na terenie gminy, organizację imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego.
Po trzecie, dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i nauki. Po czwarte, rozwój turystyki i rekreacji poprzez organizowanie rajdów rowerowych i zajęć Nordic Walking. Integrację społeczną i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez działania na rzecz integracji społecznej i międzypokoleniowej, działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działania na rzecz promocji organizacji wolontariatu oraz działania na rzecz organizacji pozarządowych. Sposób realizacji programu jest taki dokładnie, jak był w latach poprzednich. W rozdziale 9, w paragrafie 9 zmieniła się planowana kwota na realizację programu, z którego to paragrafu 9 wynika, że planowana kwota na realizację programu wynosi na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 50 tysięcy, kultura i sztuka 105 tysięcy, nauka, edukacja, oświata i wychowanie 107 tysięcy, turystyka i rekreacja 12 tysięcy, integracja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 20 tysięcy. Z zastrzeżeniem, że ostateczna wysokość środków przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań zostanie określona w uchwale budżetowej gminy Adamówka na rok kolejny. Nie zmienił się sposób oceny realizacji programu, sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji. To są zapisy, które były w latach poprzednich. I ja dziękuję. Dziękuję również panu. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś tutaj pytania? Proszę bardzo, mieszkaniec. Było wspomniane, że zostały zaproszone organizacje. Dlaczego w zaproszeniu został pominięty GTS Najwyższy Miasto? Zaproszenie do konsultowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi zostało skierowane do wszystkich organizacji pozarządowych na równych zasadach, zgodnie z rozdziałem 3 tego programu współpracy, który obowiązuje w tym roku, czyli zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, pomocniczości, suwerenności stron i partnerstwa. To ogłoszenie zostało zamieszczone zgodnie z przepisami prawa w biuletynie informacji publicznej gminy Adamówka i było dostępne do wszystkich organizacji pozarządowych. Trzeba podkreślić, że program konsultowania współpracy gminy Adamówka z organizacjami pozarządowymi dotyczy wszystkich organizacji, które mogą zgłaszać swoje uwagi do tego programu. Czy Radek, ty możesz odtworzyć panom radnym na BIP-ie, tam jest taka zakładka organizacje pozarządowe i tam jest taka informacja o możliwości konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Masz tam dostęp do internetu? Jeżeli nie wierzą panowie na słowo, a tak jest, w biuletynie informacji publicznej jest taka zakładka organizacje pozarządowe i tam jest informacja o możliwości współpracy tego programu i wszystkie organizacje mogły wziąć udział w konsultacjach tego programu. Więc tak, jeżeli chodzi o kwoty, to odnośnie kwot będziemy rozmawiać przy zabezpieczaniu środków. Natomiast no, chciałbym zwrócić uwagę na jedno. To pierwsze działanie określone w paragrafie 9 w punkcie 1, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
I tam było dodane w zakresie piłki nożnej, tak? Jest starą wersję. Więc stara wersja była upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie zawodów sportowych wśród młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej. W tej chwili to jest, no można powiedzieć, w pewnym sensie skrócone, ale zostaje to samo. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej generalnie i tam jest rozszerzone i jest wskazane, no jakie w tym zakresie działania. Czyli w tym działaniu może brać też udział GKS. Może brać udział w konkursach. I ja myślę, że ja tak bardzo się zachwycałem tym, że udało nam się zrobić normalną konkurencję w zakresie odpadów. Tej normalnej konkurencji w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi na terenie naszej gminy przez kupę lat, powiem tak ogólnie, nigdy nie było. Nigdy nie mieliśmy dwóch ofert. Natomiast no, zdajemy sobie sprawę z tego, że prowadzenie klubu sportowego to tak naprawdę nie jest coś, co my możemy wspierać przez konkurencję. Bo mogłoby się okazać, że nagle w tym zakresie no, złoży nam, powiedzmy, klub sportowy z na przykład ze Starego Dzikowa. I dlatego proponujemy, żeby to było, że tak powiem, normalne. Czyli, że nie ukrywam, nie robimy, że ogłaszamy konkurs na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie zawodów sportowych wśród młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej, bo to tak naprawdę nie było to. Bo to było prowadzenie klubu sportowego, który bierze udział w rozgrywkach ligowych i jak najbardziej, to nikt się nie wycofuje z tego, żeby klub sportowy brał udział. Tylko, że to tak naprawdę powinno być finansowane z ustawy o sporcie, która mówi o czym innym niż ustawa o właśnie tych organizacjach pozarządowych. I nigdy nie było zrozumienia, i myślę, że teraz będzie, na czym polega konkurs na realizację programu, o którym mówimy. Czyli jest sytuacja taka, że to nie jest przetarg, tylko my mówimy, że mamy 10 tysięcy złotych i chcemy i ogłaszamy konkurs, aby w nim wzięły organizacje pozarządowe i wygra ta, która wykorzysta oczywiście te 10 tysięcy złotych, a zaoferuje nam najlepszy program do zrealizowania. Na tym to wszystko polega, bo to no, naprawdę te organizacje pozarządowe, poza tym, powiem tak, zaczęły na terenie naszej gminy robić fantastyczne rzeczy. No proszę zdać sobie sprawę z tego, że środki, które pozyskały, a tak naprawdę pozyskały z zewnątrz, a nie mogły się pochwalić, że cokolwiek zdobyły z gminy. Bo tak było. No pozyskały olbrzymie środki. To są środki rzędu dziesiątek tysięcy złotych. Dzięki temu my na przykład mamy w Dobczy, bo my mamy, no jako mieszkańcy tej gminy, mamy plac zabaw, mamy siłownię, na którą musielibyśmy, żeby to osiągnąć taki efekt, musielibyśmy my wyłożyć pieniądze. Ja myślę, że Państwo rozumiecie, o co chodzi. Poza tym, no na przykład jak ostatnio widziałem świetlicę w Cieplicach,
to mówię szczerze, ponieważ widziałem zdjęcie, bo później jak z przewodniczącą, z Agnieszką rozmawiałem, to mówię, że nie poznałem świetlicy. I ona mówi, a co był pan? No mówię, jakbym był, to bym wiedział, że to jest świetlica w cieplicach. A na zdjęciu nie widać było, no nie można było poznać. I proszę mi wierzyć, że to ma niesamowity, to przynosi niesamowity efekt, bo ja wiem, że jak one, uzyskając środki z zewnątrz, tą świetlicę wymalowały, wystroiły, no myśmy tam dali w sumie tylko pieniądze na zasłony. Na zasłony chyba. Na karnisze, o właśnie, bo zasłony nawet same. To jak myślicie, czy będzie to, co z Grzybkiem w Adamówce? Że tam trzeba było dać pieniądze na... bo zostały zniszczone te plandeki, które stanowią osłonę? Nie. One o to zadbają, bo to jest... One się czują, że to jest ich. I naprawdę proszę zobaczyć, że na pewne działania są przeznaczane nawet w skali kraju. Olbrzymie pieniądze. Jest na przykład Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, FIOD w skrócie. To jest po to, żeby zmieniać mentalność ludzi. Żeby się utożsamiali z tym, o czym nieraz pan radny Goch mówił. Żebyśmy zrobili czyn. To nie chodzi o to, żebyśmy zrobili czyn społeczny, bo my tylko i wyłącznie zaoszczędzimy pieniądze. Coś się uda zrobić, tylko że później ci, którzy wezmą w tym udział, nie będą mówić, że to gminne i niech się wójt martwi, albo ktoś inny martwi, tylko oni sami będą się o to martwić. Bo jak ktoś, powiem tak kolokwialnie, kiwnął przy tym palcem, to już się z tym utożsamia. I dlatego to jest takie ważne. Tylko też proszę nie odbierać tego, że to jest zamach na klub. To nie jest zamach na klub, ale to jest też postawienie tego wszystkiego, co czasami stało na głowie, na nogach. I to jest bardzo, bardzo po prostu ważne. I żebyśmy też wszyscy potrafili z tego korzystać. Bo tak bardzo niefortunnie zaczął się pierwszy rajd rowerowy. To znaczy on, sam rajd nie zaczął się niefortunnie, tylko później te następne działania były niefajne i może ktoś ocenia przez pryzmat tego stowarzyszenia, które zostało założone po to, żeby stanowiło źródło utrzymania. Gwarantuję, że te stowarzyszenia, które powstają, to nikt tam nie marzy o tym, żeby to po prostu było źródło utrzymania, tylko żeby można coś było zrobić dla środowiska. I to jest szalenie ważne. To jest naprawdę ta wartość dodana do tych działań jest niesamowita. Ale z jaką radością też, no mówię tu konkretnie, ta Agnieszka, że ktoś się z tego cieszy, że im się udało. Bo po prostu to jest ważne, żeby to też dostrzegać, bo nikt nie wierzył pewnie, że za takie pieniądze uda się coś tam zrobić, a się udało. I to jest bardzo ważne, bo to naprawdę nie chodzi o to, że można wynająć firmę i zrobić to, co prawda za większe pieniądze, tylko nie będzie to poszanowane i to widzimy w wielu miejscach. W wielu miejscach widać, że jak nie ma tego zaangażowania bezpośredniego, to jest to tak, jak jest. I naprawdę proszę mi wierzyć, że ja nie wiem, jakie ostatecznie będą kwoty, bo to też, no, my musimy mierzyć siły na zamiary, że tak powiem, na możliwości. Ale na pewno warto, żeby pewne rzeczy były robione i to one są już robione. Tylko może bez takiego odpowiedniego wsparcia. Bo to zawsze jest tylko wsparcie. To nie jest sfinansowanie
całości, ale wsparcia. I naprawdę, no, że są robione rzeczy fantastyczne. Kto był na Święcie Niepodległości, to widział. My nie mamy się czego wstydzić, jeżeli chodzi o szkoły, jeżeli chodzi o orkiestrę i jeżeli chodzi o koło gospodyń, które stanęło na wysokości zadania, tylko no, musiało się samo po prostu tutaj no, o wszystko troszczyć. A niekoniecznie tak powinno być. Także. To klub może skorzystać, zresztą może brać udział w każdym projekcie, że tak powiem projekcie. Natomiast no, zdajemy sobie sprawę z tego, że z tego projektu nie można rozgrywać. I dlatego musimy zabezpieczyć środki na prowadzenie drużyny takiej ligowej. Znaczy, no, można na przykład tutaj powalczyć o treningi. Można, tu można powalczyć z tego. Natomiast na wydatki te, które będą się wiązały czysto z udziałem w rozgrywkach ligowych, to no, jest też w stanie nam określić, jakie one będą. No bo to są koszty sędziów, koszty transportu. Znaczy, no to ja powiem tak, dwa lata temu budżet był 160 tysięcy. W tamtym roku budżet został obcięty do 140 tysięcy. Z tym, że w tym roku już było poruszane to kilkakrotnie tutaj w różnych kwestiach, kwestiach odbioru śmieci, czy tam z samochodów ciężarowych, czy tego. Koszty poszły do góry, czy paliwa, czy transportu, czy wszystkiego. My na tą chwilę rozgrywki ligowe jako takie się zakończyły. Budżet po prostu praktycznie jest zamknięty na zero z tych 140 tysięcy. Dzieci chcą, pana Artura Krycia, dzieci chcą, zadeklarowały się, że chcą trenować, chcą wziąć udział w jakichś tam dwóch turniejach w Sieniawie. Pana Piotra Sirego juniorzy zadeklarowali się, że chcą trenować do końca roku. Także my też byśmy chcieli wiedzieć po prostu, czego możemy się spodziewać, że tak powiem, nie? Bo po prostu musimy zabezpieczyć, nie powiemy tym dzieciom, że nie pojedziecie na turniej, bo się pieniądze skończyły, nie? No musimy jakoś to po prostu wiedzieć, że na przykład jeżeli padnie jakaś tam konkretna kwota, że będzie budżet na taki, my to sobie jakoś tam rozplanujemy, nie? Bo samo prowadzenie klubu to nie zamyka się do tego, że wychodzimy, gramy 90 minut w piłkę i to jest wszystko. Prowadzenie klubu zaczyna się w styczniu od okresu przygotowawczego poprzez przygotowywanie boiska, zresztą najlepiej to będzie wiedział pan przewodniczący Rady Gminy, który przez 22 lata pełnił funkcję prezesa klubu i zdaje sobie sprawę z tego, na czym to wszystko polega. To nie jest tylko tak, że przychodzimy, boisko jest wykoszone, linie wysypane, gramy i uciekamy. To jest też multum pracy społecznej z naszej strony. I po prostu no, chcielibyśmy wiedzieć, jakie środki mogą być zabezpieczone nam. Nie? Ja broń Boże nie chcę zabierać żadnych środków tam innym organizacjom, bo wiem, że wszystkie organizacje są potrzebne, ale no, tutaj padła konkretna kwota, że jest tam na przykład 50 tysięcy na te różne te. Chcielibyśmy też mniej więcej się zorientować, nie? No, dodam skromnie, że wszystkie opłaty poszły po parę procent do góry, to może z budżet klubu też z 10% udałoby się podnieść. Ale to tak jest 140 tysięcy. Proszę? Do tych 140 tysięcy. No to 140 tysięcy naprawdę to jest, zamknęliśmy, a jeszcze dodam tylko tyle, że doszła nam dodatkowo jedna drużyna tych małych dzieci. Nie, naprawdę nie powiem, jaki to jest rocznik, ale one są zgłoszone, one grają i to jest ta drużyna nam doszła dodatkowo, nie?
No i doszedł jeszcze nam Babington, dla którego dostaliśmy dofinansowanie, uzyskaliśmy, ale tego Babingtona po prostu udostępnimy dzieciom w szkole, bo na fali niech sobie tam grają, pan Piotrek przeszedł szkolenie, będzie prowadził i... No to jest około 80 chłopaków, którzy kopią w piłkę oczywiście. Wyjazdy oczywiście różne są. Może ja... Ale to też mogę, ja nie chodzi też, żeby komukolwiek zabierać, tylko trzeba odróżnić dwie rzeczy. I tutaj jest cała batalia o ten brak zrozumienia podstawowej jednej rzeczy. Tematem naszego konkursu jest upowszechnianie kultury fizycznej, a nie prowadzenie klubu sportowego. I to trzeba zrozumieć, że to są dwie oddzielne rzeczy. I nie można tak jakby pod pretekstem realizacji tego zadania prowadzić klubu sportowego. I to niestety trzeba zrozumieć. Dlatego naprawdę to też nie jest zamach na klub sportowy, tylko dla jasności i przejrzystości oddzielenie tych dwóch rzeczy i finansowanie klubu sportowego faktycznie z ustawy o sporcie i niech to będą środki przeznaczone na klub sportowy, żeby to była jasność, bo musicie panowie zrozumieć i radni też, że to są dwie odrębne rzeczy i na przykład w ramach tego naszego zadania nie można finansować niektórych rzeczy, które pewnie chciałby finansować klub. I ja to się proszę. Rozumiem, no to i teraz moje pytanie z tej ustawy o sporcie i jakie środki będą na przykład zagwarantowane dla klubu? Czy padnie jakaś konkretna kwota? No, ale ja myślę, że ze względu na to, że to nie ma tutaj już nie ma procedury konkursowej, to myślę, że po prostu no, trzeba nam przedstawić, jakie są koszty tu akurat. Więc to co panowie radni chcieli, że trzeba się spotkać z klubem i zapytać, jakie ma potrzeby. To odwrócenie po prostu to nie my przeznaczamy środki i mówimy, kto za to nam jest w stanie co zaoferować w tym programie. Natomiast w przypadku klubu można właśnie rozmawiać, co wy chcecie finansować z tego i przedstawić nam kosztorys po prostu. Że to tyle, to tyle, to tyle i wtedy możemy po prostu rozmawiać o kosztach. Natomiast to nie może być na zasadzie takiej też, że my zabezpieczymy jakieś środki i nie wiemy na co my. Bo tam też trzeba złożyć. Trzeba wziąć pod uwagę, że to jest taki ukłon w stronę klubu, że faktycznie na podstawie tej ustawy o sporcie te pieniądze trafiłyby na klub i na te działania, które wy właśnie realizujecie jako klub sportowy. No bo niestety, ale podczas realizacji naszego zadania, czyli upowszechnianie kultury fizycznej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, wiele tych wydatków nie powinno być sfinansowanych, bo nie wiem, czy jest konieczność, żebym ja tutaj podawał przykłady konkretnych wydatków, które nie powinny być finansowane w ramach realizacji tego zadania, a które wtedy, gdyby klub działał na podstawie innych przepisów, mógłby je finansować. Ale chciałbym też wrócić jeszcze do pozostałych organizacji pozarządowych, bo myślę, że ta sesja to jest doskonały czas, żeby jednak podkreślić te działania. Być może radni są już tym znudzeni, ale ja chciałbym te organizacje jednak przedstawić, bo nie wszyscy o tym wiedzą, jakie mamy organizacje i co one robią. I chciałbym wspomnieć o kolegach gospodyń wiejskich w Adamówce, które pozyskuje ogromne środki, chociażby na rajd rowerowy w kwocie 5000 zł, na paleciaki gminne Święto Drewna i Lasu 5000 zł, na projekt pod tytułem Danie Wspólnych Chwil 4000 zł, na projekt pod nazwą Działalność na rzecz promocji obszarów LGD Pogórze Przemysł Kodynowski, LGD Kraina Sanu około 10000 zł.
Chciałbym wspomnieć o kole gospodyń wiejskich w Cieplicach, które już na początku swojej działalności pozyskało środki w ramach projektu Wspólnie Zróbmy Coś Dobrego, czyli odmalowało świetlice i wartość tego projektu wynosi 12 700 zł. Warto wspomnieć o kole gospodyń wiejskich w Dobczy, które pozyskało środki na budowę placu zabaw dla dzieci wraz z miejscem wypoczynku dla mieszkańców i wartość tego projektu wynosiła 13 392 zł. Na stworzenie strefy aktywności fizycznej dla mieszkańców miejscowości Dobcza, to jest projekt o wartości 100 680 zł. Na sąsiedzkie spotkania w Dobczy, to jest projekt o wartości 12 442 zł i 49 groszy. Na promocję wolontariatu wśród mieszkańców miejscowości Dobcza, to jest projekt o wartości 3000. Nadanie wspólnych chwil, to są dwa projekty, to były dwie edycje, obie o wartości 4000. Na działalność na rzecz promocji obszarów LGD Pogórze Przemysko-Dynowskie i LGD Kraina Sanu to jest około 10 tysięcy. Warto wspomnieć o kole gospodyń wiejskich w Krasnym, które na projekt pod tytułem Współpraca bazą rozwoju koła gospodyń wiejskich w Krasnym pozyskały 14 709 zł i 93 grosze i na międzypokoleniową strefę aktywności dla mieszkańców wsi Krasne 40 tysięcy. Koło gospodyń wiejskich w Pawłowej pozyskało na projekt Wspólnie Zróbmy Coś Dobrego 2000 zł. Nauka, działanie, współpraca, nasz przepis na sukces 12 230 zł i 49 groszy. Nadanie wspólnych chwil 4000 zł i na Centrum Sąsiedzkiej Aktywności 40 tysięcy zł. Stowarzyszenie Mywy i Oni na projekt pod nazwą Kowale, nasze miejsce na ziemi 10 tysięcy zł. Na budowę mini placu zabaw w Adamówce 10 tysięcy 1 zł i 23 grosze. Na projekt pod nazwą Sąsiedzisko 3350 zł. Oraz na wsparcie Stowarzyszenia Aktywni Majdan Sieniawski na promocję wolontariatu wśród mieszkańców Majdanu 2,5 tysiąca. Ważne też to, co te projekty dotyczą akurat tych wydarzeń, w których ja brałem udział i których często byłem też inicjatorem. Tu też nie można pominąć projektu realizowanego z Gminnym Klubem Sportowym Majdan w Majdanie Sieniawskim i to był projekt na stworzenie grilla murowanego wraz z altaną o wartości 17 747 zł. I najmłodsze nasze stowarzyszenie, Aktywni Majdan Sieniawski, które już też na początku swojej działalności pozyskało środki o wartości 5 tysięcy zł. Tak, podsumowując tylko to, co było w sprawozdaniach z realizacji tych wszystkich projektów, wartość zrealizowanych zadań to jest 340 tysięcy złotych i na pewno nie można tutaj pominąć działania tych organizacji i wpływu tych organizacji, jaki wnoszą na działalność naszej gminy i na jej funkcjonowanie, dlatego że poza tymi działaniami integracji międzypokoleniowej i integracji sąsiedzkiej, w wyniku realizacji tych projektów powstają wartości trwałe, takie chociażby jak place zabaw czy siłownia w Dobczy i planowana już siłownia w Pawłowej, na które koło gospodyń, organizacja, która ma zaledwie 1,5 roku, w pierwszym roku swojej działalności uzyskały dofinansowanie w kwocie 40 tysięcy złotych. Na pewno trzeba sobie zdawać sprawę, że każdy, kto uczestniczy w tych działaniach, wie doskonale, ile to wymaga wkładu zarówno pracy, zarówno czasu i często też środków finansowych prywatnych tych osób, które realizują te działania. I często te działania są po prostu jakoś przemilczane w naszej gminie, a co ważne, często są doceniane poza terenem gminy i to na bardzo szeroką skalę. Ja to też przedstawiałem na komisjach, kiedy nie tak dawno, jak w dniu 18 października, uczestniczyłem w takim forum obywatelskim, gdzie tak naprawdę jedna z naszych wolontariuszek została nagrodzona i miała przyjemność odebrać nagrodę za swoje działania wolontariackie od marszałka województwa podkarpackiego. Niestety nie mogła uczestniczyć, ale o tym wydarzeniu, a przy okazji o gminie Adamówka, były wzmianki w przenajróżniejszych portalach o zasięgu nie tylko regionalnym czy zasięgu wojewódzkim, ale też krajowym. Więc skoro te działania naszych wolontariuszy są doceniane, to też warto poświęcić te kilka minut, które ja tutaj zabrałem, żeby o tych działaniach mówić i żeby one były dostrzeżone. Dziękuję. Ktoś z panów jeszcze chce zabrać głos w tej sprawie? Ja takie bym zadał sobie na wszystkim tutaj takie podstawowe pytanie może.
czy chcemy szkolić dzieci i młodzież i czy chcemy, żeby ona brała udział w jakichkolwiek rozgrywkach czy turniejach. Bo tak jak wcześniej przygotowanie do sezonu rozpoczynają chłopcy już w styczniu. Rozgrywki, proszę Państwa, rozpoczynają się końcem marca i trwają, ostatnie w tym roku były 12, teraz listopada. Czyli przez cały czas ta młodzież uczestniczy nie tylko w rozgrywkach prowadzonych przez Okręgowy Związek w Jarosławiu, ale uczestniczy w różnego rodzaju też w turniejach, między innymi jest organizatorem sama takich turniej, czy chociaż hala sportowa w Adamówce, czy turnieje sportowe na boisku na wakacjach, aby tym dzieciom jakoś, prawda, w jakiś sposób po prostu ten czas wakacyjny urozmaicić. Także no, myślę, że powinniśmy sobie zadać to podstawowe pytanie, czy chcemy, czy nie chcemy. Kochani, jeżeli nie chcemy, to powiedzmy sobie szczerze, i wystarczy i kwota nie 140, 50, bo w prosty sposób zarząd to załatwi. Wycofa 5 drużyn, tych młodzieżowych zostaną tylko seniorzy i tyle. Lub inaczej rozwiąże 5 innych drużyn, zostanie sobie tylko jedną młodzieżową. I tak to będzie wyglądało. I jeszcze też bym chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz. Tutaj padło takie jak słowa, jak źródło utrzymania. To źródło utrzymania dla zarządu też nie jest, bo jak tu kolega wspomniał, sam byłem w tym zarządzie trochę, to powiem tak, na podstawie obecnego zarządu wiele prac chłopcy naprawdę wykonują i to prac społecznie, takich jak na przykład organizacja zawodów, zabezpieczenie medyczne, zabezpieczenie bezpieczeństwa zawodnikom i kibicom. Utrzymanie w końcu płyty boiska. Tu cały czas ta płyta była praktycznie prawie wałowana społecznie, a jak były jakieś środki, to były tylko dane na paliwo. Koszona praktycznie te sprawy cały czas społecznie. To samo widzę, chłopcy też robią, wykonują. Czy utrzymanie czystości, tam przecież też jest plac ponad hektarowy. Tą czystość też trzeba utrzymać. Także no, cały czas chłopcy tutaj z zarządu tą pracę kontynuują i robią i pracują tam społecznie. No tak przykre to trochę dla mnie jest, że nie docenia się tych naszych dzieci najmłodszych, gdzie to jest nasza przyszłość. I w tą przyszłość powinniśmy inwestować. Może tyle na razie. Tutaj pani chciała zabrać głos, to proszę bardzo. I jeszcze jedno, no. Też ja przepraszam, że jeszcze też nie odbieram tutaj wkładu kół gospodyń czy stowarzyszenia. Naprawdę jest to piękny, przepiękny wkład. I powiem więcej, piękna współpraca z Państwem, chociażby w sprawie organizacji dożynek. Także z tego miejsca Wam za tą współpracę serdecznie również pragnę i się podziękować. Proszę bardzo, Pani chciała zabrać głos. Jest stowarzyszeniem non-profit, to znaczy, że nam nie wolno zarabiać. My nie możemy
tak jak na przykład koło gospodyń wiejskich, upiec placków i je sprzedać, pozyskać pieniądze, nam tego nie wolno robić, jesteśmy stowarzyszeniem zwykłym. Ale możemy pozyskać fundusze na działalność na rzecz społeczności, to znaczy możemy pozyskać fundusze na przykład, tak jak zorganizowaliśmy w październiku rajd rowerowy, cały ten fundusz poszedł tylko i wyłącznie na rajd rowerowy. Nikt z nas nie dostał nic poza uśmiechem i może jakimś tam kawałkiem ciasta i kawą, które przy okazji tego, że same tej piekuśmy, one po prostu były dla wszystkich uczestników rajd rowerowego. I tak samo myślę, że klub sportowy może napisać fantastyczne mnóstwo fantastycznych projektów, a dla klubów sportowych projektów na pozyskanie funduszy, na przeróżne działalności, na odzież dla młodzieży, na utrzymanie obiektu sportowego, na zajęcia, na rozwój, nawet na inwestycje w kadrę, która uczy dzieci, jest bardzo dużo takich projektów. Wystarczy znaleźć, napisać raz, drugi, trzeci, czwarty, po prostu spróbować pozyskać te fundusze z innego źródła niż tylko gmina. My prosimy o te pieniądze z gminy, nie tylko dla nas samych, ponieważ tak jak powiedział wcześniej pan wójt i pan sekretarz, te środki będą przyznane i będą konkursy. To znaczy, że my możemy, na przykład gmina poprosi o przygotowanie oferty na przykład na rajd rowerowy i koło z gospodyń wiejskich zdobczy przygotuje lepszą ofertę niż Stowarzyszenie Aktywni, które dzisiaj się kłóci o te pieniądze. To jest super i to jest fajne, że to na przykład dziewczyny zdobczy zorganizują taki rajd rowerowy, bo on będzie na wyższym poziomie i dla nas, jako dla innej organizacji, wytyczy nowe zasady działania, nowe zasady gry i pokaże nam, jakby podniesie poprzeczkę i my w przyszłym roku będziemy się starać tą poprzeczkę przynajmniej utrzymać, albo ją podnieść, żeby teraz była jeszcze lepsza. Bo tak jak jest z dożynkami, co roku staramy się, wszyscy się starają, żeby każda impreza była lepsza niż ta w ubiegłym roku. Każdy chce dać lepszą atrakcję, dziewczyny biegną coraz lepsze placki, coraz więcej jedzenia próbują zaoferować i coraz smaczniejsze rzeczy. A to jest cały czas w jednym budżecie. I nikt tutaj nie próbuje klubowi odebrać pieniędzy. Absolutnie. Proszę bardzo. Ja to wszystko dokładnie rozumiem i wiem, o co tu chodzi, tylko tak. Trzeba jeszcze zrozumieć jedną rzecz. Koło gospodyń wiejskich, czytam Aktywni Majdan, organizuje rajd rowerowy. Pisze gdzieś tam o jakieś pieniążki, nie? No dobra, organizujemy rajd rowerowy 1 maja. Decyzja tam nie przychodzi. Dobra, przełożymy rajd rowerowy na 8 maja. W klubie sportowym przychodzi, już tam dokładnie nie powiem jaka data, bo nie jestem w tej chwili przygotowany, przychodzi terminarz i my musimy wszystkie 5 drużyn zgłosić. My nie możemy sobie pozwolić na to, że my zadzwonimy do Związku Jarosławia i słuchajcie, wstrzymajmy się z jedną drużyną czy dwoma, bo my nie wiemy, czy uzyskamy pieniądze z jakiegoś tam dofinansowania, czy nie uzyskamy. My to musimy zrobić, konkretna data, godzina. Jeżeli tego nie zrobimy, nie zgłosimy jednej drużyny, dzieci pół roku nie grają. Mogę jeszcze powiedzieć, ja może ciągle przerwę. To jest właśnie brak zrozumienia tego i chyba się rozkręcimy teraz. To jest brak zrozumienia, na co wy dostajecie te środki. Wy dostajecie środki na realizację zadania upowszechniania kultury fizycznej dla mieszkańców gminy Adamówka. Nie na zgłaszanie się gdzieś to tu, to tam i to, co powiem teraz wyraźnie, żeby to brzmiało, pod pretekstem realizacji tego zadania realizujecie zupełnie coś innego, co w przypadku wydzielenia tego, prawda, taka jaka jest propozycja dzisiaj padła, możecie to spokojnie realizować jako klub sportowy, bo dostalibyście wtedy pieniądze jako klub sportowy. I to na konkretną organizację. Tutaj w ramach tego programu środki przeznaczane są na konkurs, w którym może startować, prawda, każda organizacja. I to, z czym nawet tutaj się właśnie nie kryjecie, że pod pretekstem realizacji tego zadania robicie no coś innego, bo was zobowiązuje jedno. Umowa z gminą, która polega na tym, że chyba w obecnym roku od 1 lutego czy marca do 31 grudnia będziecie prowadzić tak jakby zajęcia dla naszych mieszkańców. Podkreślam, dla naszych mieszkańców i na to dostaliście środki. Nie na zgłaszanie gdzieś tam ich do jakichś ligowych drużyn i tak dalej, nie dla obcych osób zamieszkałych poza terenem gminy Adamówka, a dzisiejsza propozycja rozdzielenia tych dwóch rzeczy, weźcie panowie pod uwagę. Ja rozumiem i też jestem za tym, żeby ten klub sportowy funkcjonował i też jestem za tym, żeby on funkcjonował na takich faktycznie zasadach, które pozwolą wam uczciwie te środki wydawać.
żeby faktycznie były środki przeznaczone typowo na klub i wtedy wyrealizujecie te zadania, o których właśnie pan wspomniał, czyli zgłaszanie się to tu, to tam i okej, to wszystko jest okej. Ale pod zadaniem, które brzmi upowszechnianie tej kultury fizycznej i sportu dla mieszkańców gminy, nie można robić tego, co robią typowo kluby sportowe. Patrząc na sprawozdanie klubu sportowego, to z tego sprawozdania wynika, że poza tak jakby dotacją z budżetu gminy, klub sportowy uzyskuje niewielkie środki, bo to jest malutki procencik tak naprawdę. Czyli stąd wynika, że te wszystkie działania, jak zgłaszanie, uczestnictwo w meczach i typowo ligowych gdzieś tam w związkach, są finansowane z dotacji z budżetu gminy, która jest przeznaczona na realizację innego zadania. A to by sprawiło to, że oddzielamy, prawda, tą działalność i zgłaszanie do związków i tak dalej od tego upowszechniania, które powinno być realizowane. I wtedy nikt wam nie zarzuci tego, że otrzymujecie nie wiadomo jak wygórowane środki, które po prostu są wykorzystywane nie tak, jak powinny. Kochani, ja bardzo przepraszam, że przerwę, ale to był taki fajna myśl, zrobić chwilę przerwy. Tak. Także... Proszę Państwa, przerwa nic nie da. Tu jest ciągle niezrozumienie. Coś, co my chcemy zagwarantować klubowi, bo chcemy zagwarantować klubowi, bo mogłoby się tak zdarzyć, że w tym konkursie wystartuje jakaś inna organizacja, która naprawdę da lepsze i komisja konkursowa nie będzie miała wyboru, tylko wybierze kogoś innego, kto po prostu będzie realizował to, na co te środki są przeznaczone i klub popłynie. Nie dostaniecie, bo będziemy konsultować to i będziemy to weryfikować, bo na pewno prowadzenie nawet pięciu druży, oczywiście, żeby się spotkać i porozmawiać o tym i żebyśmy wynegocjowali, bo jak widzicie, budżet nie jest z przysłowiowej gumy. I proszę. Organizacje pozarządowe, to pieniądze są zabezpieczone. One nie są zabezpieczone, jest program. Są zaplanowane w ten sposób, jak są przedstawione. I organizacje są, powiedzmy, zadowolone z tych kwot. Ale klub sportowy będzie ujęty w budżecie jako osobne. No cały czas o tym mówię. I w tym, ale żeby była jakaś kwota zabezpieczona. Kwotę wiemy, że na pewno nie może być mniejsza niż 140 tysięcy. Skąd wiemy, jak nie mamy żadnego kosztorysu na to? No skąd wiemy? Nie. Proszę Państwa. Ile lata się zabezpieczało i nic się nie szukało. Proszę? W poprzednich latach było zabezpieczane. Bez kosztorysu. Jak bez kosztorysu? No właśnie, że był kosztorys. No, no przecież oferta zawierała. No jak wy myślicie? No. Ale będzie na koniec. Ja chciałem powiedzieć, że nie tak dawno były komisje i ja proponowałem, porównywałem wydatki klubów sportowych i tak właśnie sobie myślałem, że być może któryś radny wspomni o tym. To może porównajmy, dlaczego ten klub realizuje zadanie za tyle, a ten realizuje za tyle. I żadnego z panów radnych nie tknęło i nie przyszedł mu do głowy taki pomysł, że właśnie porównajmy kosztorysy i wtedy znajdziemy przyczynę tego, dlaczego te środki są w różnych klubach tak różne. Nikt na to po prostu nie wpadł. Ja tutaj mówiłem trochę. Przepraszam, wpadnie do pani sekretarza, bo ja mówiłem o zawiadomieniu z naszym
Dobrze, mamy określoną... Były kluby Stryńczy. Były kluby Stryńczy. Proszę bardzo, pan radny. To ja już teraz... Gdzie w ubiegłym roku koszty prowadzenia tych 5 drużyn ja dokładnie przedstawiłem na podstawie nawet wyciągów bankowych, gdzie, ile, na co tamtych środków poszło. Było dokładnie przedstawione. Złotóweczka do złotóweczki. Nic tam nie było dodane. Ja przypomnę i powiem to głośno. No ale nie, no jaka jest propozycja? No nie ma żadnej propozycji. Jest propozycja, żeby po prostu się spotkać i porozmawiać. To ten punkt odłóżmy dzisiaj, bo sesja przechodzi na boczny tory. Dzisiaj na pewno nie ustalimy kwoty, jaka będzie przeznaczona na klub. Ale padła kwota 50 tysięcy, no nie? Bo zacznę używać słów. Tylko ja powiedziałem, że tutaj klub też może startować. Ale nam tutaj chodzi o autentyczne upowszechnianie kultury fizycznej. A nie piłki nożne tylko i wyłącznie. Chodziło też o to, żeby klub nie czekał na pieniądze, które dostanie od gminy, tylko żeby też Ale kochani, ja myślę, że klub korzysta. Tu przed chwilą pan prezes mówił, że pisali do Ministerstwa Sportu wniosek, gdzie otrzymali 10 tysięcy na prowadzenie badmintona. Myśmy wcześniej też pisali chyba 3 takie wnioski, na które byśmy też otrzymali po 10 tysięcy. W ostatnim roku myśmy chyba nie otrzymali. Teraz klub też tutaj ma bardzo kilku sponsorów i to tak naprawdę, no, gdyby nie te sponsory, to pewnie ciężko by im było też z tej dotacji nawet prowadzić te rozgrywki do samego końca. Otrzymamy tych pieniędzy, dzieci nie zgłosimy. A ja po tygodniu czasu przyjdzie decyzja, że pieniądze otrzymaliśmy, to na co mamy pieniądze. Ale przecież... Ale jak to zarządzimy, nie całego jednego roku, także my na pewno będziemy się starać tego nowo. Nowy zarząd dopiero jest nie cały rok. Ja to rozumiem. Także na pewno będziemy się starać o jakieś dofinansowanie na 100%. A przerwa do głosowania. Ja myślę, że głosowania się do przeproszamy. Głosujemy. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały nr 6/64/2023 Rady Gmina Zamówka z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie programu współpracy Gmina Zamówka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok. Proszę o oddanie głosu.
Jeszcze jednego głosu brakuje, proszę sprawdzić. Wszyscy są? My musimy. 6 jest 5. Jest 12. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 6 osób, 6 radnych. Głosów przeciwnych 5, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większą liczbą głosów. Czyli teraz jest? Przerwa? Punkt 22. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi na działalność wójta za nieuzasadnioną. I proszę Państwa, w paragrafie pierwszym projektu uchwały w poznaniu skargi na działalność wójta gminy Adamówka złożonej przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie uznaje się za skargę bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Komisja Skarg i Wniosków w uzasadnieniu stwierdza, że skarga nie znajduje żadnego uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawnych, z tych też względów nie zasługuje na uwzględnienie. W paragrafie drugim zobowiązuje się przewodniczącego Rady Gminy Adamówka do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia sprawy, przekazania treści uchwały wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o treści artykułu 239 KPA. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są jakieś tutaj pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały numer 6/65/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie uznania skargi na działalność wójta za nieuzasadnioną. Proszę o oddanie głosu. Czy głosy brakuje? Proszę sprawdzić. Dwóch wyszło? To. Zamykam. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 8 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 2. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ustalenia zasad korzystania z lokali znajdujących się w remizo Świetlicy w Majdanie Sieniawskim. Tu sprawie proszę o opinię komisji, panie przewodniczący, jak można. Proszę do mikrofonu, jakby można było. Przepraszam. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Adamówka uznaje, że wniesiona w dniu 04.09 przez panią Annę Łopuk petycja w sprawie ustalenia zasad korzystania z lokali znajdujących się w budynku remizu Świetlicy w Majdanie Sieniawskim nie zasługuje na uwzględnienie. I tu też mamy uzasadnienie. Czy to jest uzasadnienie? Tak. W dniu 04.09.23 do Rady Gminy Adamówka została złożona petycja pani Anny Łopuk zawierająca żądanie ustalenia zasad korzystania z lokali znajdujących się w budynku remizo Świetlicy w Majdanie Sieniawskim. W uzasadnieniu wnosząca petycję wskazała, że brak ustalonych zasad korzystania z lokali znajdujących się w budynku remizy Świetlicy w Majdanie Sieniawskim spowodował negatywne skutki dla koła gospodyń wiejskich
w Majdanie Sieniawskim, które nieodpłatnie korzystało z jednego z lokali tam znajdujących się na podstawie użyczenia. Zarządzeniem nr 37 z dnia 6 listopada 2023 roku wójt gminy Adamówka ustalił regulamin korzystania z lokali znajdujących się w świetlicach wiejskich będących własnością gminy Adamówka. Przedmiotowe zarządzenie wójta gminy dotyczy zasad korzystania ze wszystkich świetlic wiejskich będących własnością gminy Adamówka, to jest świetlic wiejskich, remizo świetlic, klubów osiedlowych i innych budynków o charakterze świetlicy. W tym stanie rzeczy domaganie się ustalenia zasad korzystania tylko dla budynku remizo świetlicy w Majdanie Sieniawskim staje się zbędne wobec obowiązywania regulacji dotyczących wszystkich świetlic wiejskich będących własnością gminy Adamówka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania tej do opinii przedstawionego przez pana przewodniczącego? Nie widzę więc żadnych pytań. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały numer 6/66/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ustalenia zasad korzystania z lokali znajdujących się w remizo świetlicy w Majdanie Sieniawskim. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 8 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 3. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. I ostatni punkt dzisiejszej pracy, podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana sekretarza. Panie przewodniczący, panowie radni, paragraf pierwszy. Rada Gminy Adamówka postanawia przeznaczyć do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomość stanowiącą własność gminy Adamówka położoną w miejscowości Adamówka, oznaczoną według ewidencji gruntów jako działka numer 390/2 o powierzchni 17 arów. Ten temat omawiany był podczas prac komisji w czwartek. To jest działka położona w Adamówce, o której zakup wnioskował pan Sobala. Obradujące komisje pozytywnie zaopiniowały projekt tej uchwały. Myślę, że możemy przechodzić do głosowania. Czy są jakieś pytania? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała numer 6/67/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Proszę o udział w głosowaniu, bo dopiero mamy 6 osób. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprawy różne i wolne wnioski. Nie wiem, tu mieszkaniec Adamówki czeka, tu ma jakąś sprawę, może jako pierwszy, jak można. Proszę bardzo. Chodzi o działki 899/2, 3 i 5, które były dzierżawione przez 33 lat, 30 grudnia, przez moją rodzinę od sąsiedztwa Sieniawa. I po przekazaniu do gminy złożyłem wczoraj wniosek o kupno, prawo tego kupu tych działek. No tak naprawdę tylko tyle mi już zostało, że rozmawiałem z większością radnych w tej sprawie, jeśli Państwo pamiętają. I tylko tam mi zostało, żeby radni ewentualnie zagłosowali i uczciwie podeszli do sprawy tych działek.
rozumiem, to ja to 33 lata pracy tych też niezbędne do uprawy, bo mam zwierzęta. No tak pokrótce myślę, że powiedziałem w tej sprawie. Mam nadzieję, że przygotowałem. Tak. Tak. Chciałem w skrócie powiedzieć, ale... Te działki zostały kiedy przekazane przez Radę Gminy? Za 6 gminy? Dwa tygodnie? Jeszcze mamy z nich wszystkie formalności. Czyli gmina jeszcze nie jest właścicielem tych działek? Jakieś zabudowania na tych działkach swoją? Proszę? Jakieś zabudowania na tych działkach swoją? Tak, 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 na jednej. Tak, w innej klasie. Proszę? Ale myślę, że to zadanie się może to odpowiedzieć. Ja chciałem odpowiedzieć. Zgadza się, że pamiętam na imię. Franciszek. Franciszek, to w ojcu. Tam oni to kiedyś zrobili, nie całe. Tam była leśniówka. Ojciec tam dostał, bo był pracownikiem leśnym. Oni tam się wszyscy wychowali. Później gdzieś tam był jakiś czas, to nie wiem, ten był rok, że oddzielili część mieszkalną. 7 arów zostawili dom, a zabudowanie gospodarcze i to przeszło, to znaczy zająć sobie pasicie, bo to było własnością na leśnictwa sieniami. No i teraz jest dobrze od tego, że na leśnictwo chciało chyba, nie wiem, zamienić, czy przekazać te działki, czy przekazało. A, nie dlaczego, bo w środku wioski nie może być zasadany już w tej chwili las, więc doszło do tego, że przekazałem to zostało w gminie. A ja tam już prawie to wygląda, ja przecież nie mogę się wypowiadać. Prawie z takim taki jak mówił Franciszek. No, nie wiem, Panie Radzie, czy nasz wiele wiedzy na ten temat, bo ja nie wiem. Może Pan mówi coś więcej. To znaczy tak, działka, która jest wydzielona na powiększenie tej nieruchomości zabudowanej, to po prostu jest możliwość sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Natomiast działka, którą my zamieniamy po to, żeby zrobić tam działki budowlane, to po prostu na pewno przynajmniej ja nie będę wnioskował, żeby ją sprzedać. Szczególnie, że bardzo wątpliwe jest, aby można było tak dużą działkę sprzedać w trybie bezprzetargowym. A poza tym, no to zanim zostanie to przeznaczone na działki budowlane, na pewno nie postawię wniosku, żeby to sprzedawać, bo to za coś takiego to można wylądować w więzieniu. Najnormalniej, bo to by było zwykłe przestępstwo gospodarcze, dlatego że wójt jest zobowiązany do tego, żeby po prostu z majątku gminy, brzydko mówiąc, wydusić wszystko, co jest możliwe. Tak jak każdy jeden właściciel. Nie wybieram się. Tak, no bo tutaj jest jeszcze kwestia, w którym momencie my w ogóle możemy cokolwiek z tym robić, dlatego że został podpisany akt notarialny w zakresie wymiany, bo to nie my kupiliśmy, nie mieliśmy podarowane, tylko wymieniliśmy z nadleśnictwem Sieniawa. Te nieruchomości zostały wycenione przez biegłych rzeczoznawców. Zresztą działka też jest wyceniona nie jak działka rolna,
tylko jak działka, która może być zabudowana, no chociażby z tego względu, że tam w pobliżu jest wszelka potrzebna infrastruktura techniczna. I zresztą no panowie doskonale wiecie, że my jesteśmy tą działką zainteresowani i byliśmy zainteresowani i udało się to sfinalizować, dlatego że nie mieliśmy zamiaru sprzedać ją komukolwiek, tylko mieliśmy zamiar wykorzystać na działki budowlane. Zresztą fantastycznie położone, bo w takim zaciszu ze strony wschodniej, gdzie wieją najczęściej wiatry, jest duży kompleks leśny, to samo jest ze strony południowej. Także działka jest pięknie położona w stosunku do tej naszej działki, którą podzieliliśmy i przeznaczyliśmy pod budownictwo, to nie ma żadnego porównania. Dlatego tutaj po prostu no, jest tak, jak jest. No, my też odpowiadamy za gospodarowanie, bo to nie jest mienie ani moje, ani panów radnych. Tylko to jest mienie, które w tej chwili jest mieniem mieszkańców gminy Adamówka i mieszkańcy gminy Adamówka byliby pierwszymi, którzy by protestowali przeciwko takiej niegospodarności. Bo to byłaby zwykła niegospodarność. Także to nie jest działka, nie była dzierżawiona od gminy Adamówka. Bo ja tylko chciałbym ze strony radnych zastanawiać na tą sprawę i po prostu uczciwość. No uczciwość nakazuje właśnie być uczciwym w stosunku do wszystkich mieszkańców, a nie robić ukłon w stosunku do jednego. Ja rozumiem, ale ja nie chcę tego zdania. Ja chcę to mówić za... Ale z wykorzystaniem prawa pierwokupu. A jak my to podzielimy na działki, opracujemy plan zagospodarowania przestrzennego, wydzielimy działki budowlane, to pan też będzie mógł kupić. Oczywiście w drodze przetargu. A poza tym prawo pierwokupu to my rozumiemy trochę inaczej jak inni. Ogłaszamy przetarg, jest wylicytowana cena, zaznaczamy, że przysługuje tej działce prawo pierwokupu i tą wylicytowaną cenę, jeżeli pan zaoferuje, to wtedy pan kupuje, korzystając z prawa pierwokupu. Prawo pierwokupu to nie polega na tym, co my przy małych działkach przeznaczonych na powiększenie. To zupełnie inaczej działa. I są takie interpretacje i one są jak najbardziej logiczne. Przetarg ma ustalić cenę rynkową. Minimalną cenę rynkową ustala biegły rzeczoznawca. Nie wolno mi sprzedać działki poniżej tej ceny, ale zawsze mogę rzucić cenę o 100% wyższą. Tak, natomiast my nie mamy żadnego interesu, żeby działkę tak pięknie położoną nie przeznaczyć pod budownictwo i po prostu przeznaczamy pod budownictwo, będzie podzielone na działki, będą wydzielone drogi i wtedy możemy po prostu to sprzedawać w drodze przetargu. Oczywiście zawsze pan może kupić. Ale tam jedna ta działka, która tam jest zabudowa, to ona by była wyłączona. Tak, oczywiście tą działkę pan może kupić bez przetargu, oczywiście, oczywiście. Tak, nikt nie mówi inaczej. Zresztą po to między innymi dokonaliśmy tej zamiany, żeby umożliwić nie tylko panu, ale też jeszcze dwóm mieszkańcom Majdanu Sieniawskiego,
nabycie tych działek. Zresztą szczególnie jeden z mieszkańców Majdanu Siniewskiego bardzo, że tak powiem, mocno zabiegał o to, żebyśmy taką transakcję dokonali. Przy okazji została dokonana wymiana innych też działek, no między innymi drogi w Pawłowej, która w ramach scalenia będzie no, przebudowana po to, żeby można było cały ciąg drogowy zrobić. Natomiast jestem pewien, że nadzór wojewody uchyliłby taką uchwałę, która by mówiła, że taką dużą działkę można sprzedać w trybie bezprzetargowym. Bo nas nie interesuje, jaka była historia tej działki w nadleśnictwie. Oczywiście, tak jak panu mówiłem, możemy nawet zawrzeć umowę na dzierżawę, jeżeli nadal chce pan korzystać. Do czasu, kiedy ona nie zostanie po prostu. I tutaj, to proszę mi wierzyć, to nie jest... Ja mówię, że że tak zrobimy, ale nawet gdybyśmy chcieli zrobić inaczej, to nikt nam na to nie pozwoli. To musielibyśmy robić takie numery, jak niektórzy robią, że no, na przykład sprzedają las bez informowania KOWR-u. I uciekają ewentualnie. Także to tutaj po prostu legalnie notariusz by też nie zrobił absolutnie aktu notarialnego. Czy jakieś inne sprawy są, które ktoś z państwa chciałby przedstawić na forum Rady? A tu jeszcze dopowiadając, to po prostu jak będzie to możliwe, ta transakcja w zakresie powiększenia działki siedliskowej, to na pewno pana poinformujemy, ale no musimy pewne rzeczy jeszcze powyjaśniać sobie, żeby no nie zrobić czegoś takiego, że później my będziemy mieć jakieś problemy i nawet pan. Bo to chodzi o to, żeby te transakcje przeprowadzić zgodnie z prawem. Także dziękuję. No dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś sprawy ktoś chce przedstawić z państwa na forum Rady? Kończymy. Chciałem serdecznie podziękować za udział w dzisiejszej sesji panu wójtowi. Dziękuję również panu sekretarzowi. Serdecznie dziękuję wszystkim panom radnym. Dziękuję tutaj przedstawicielom Stowarzyszenia Aktywni z Majdanu Siniawskiego. Bardzo miło się państwa tutaj gościło. Dziękuję również serdecznie Zarządowi Gminnego Klubu Sportowego. Również miło się was tutaj gościło. Dziękuję za udział w sesji pani protokolant, jak również pracownikowi gminy, który obsługuje tej Radę Gminy od strony elektronicznej. Dzisiejszą sesję uważam za zakończoną. Dziękuję bardzo.